Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, panie premierze, witam. Dzień dobry. Panie premierze, potężna akcja prokuratury i służb specjalnych, przeszukania w domach byłego kierownictwa resortu sprawiedliwości, między innymi Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia. Premier Donald Tusk w krótkich słowach w mediach społecznościowych skomentował to słowami Juliana Tuwima zresztą. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. To póki co jedyna reakcja szefa rządu na te wydarzenia. Jak pan premier skomentuje to, co dzieje się wokół Funduszu Sprawiedliwości i polityków suwerennej Polski? No to, co się dzieje, to jest po pierwsze całkowicie nielegalne, bo to jest zdecydowane w sensie prawnym, znaczy pseudoprawnym, przez ludzi, którzy nie mają do tego uprawnień. Chodzi mi o sytuację w prokuraturze. Prokuratura jako instytucja państwowa praktycznie rzecz biorąc przestała funkcjonować, no bo ona musi mieć pewne podstawy prawne. One zostały nie tyle podważone, tylko je po prostu odrzucono. No co jak co, ale jednak prokuratura, sądy muszą działać na podstawie prawa. To jest sprawa pierwsza. A po drugie, no nie trudno sobie wyobrazić, dlaczego to zostało podjęte. No, komisje śledcze pokazują, że po prostu nic nie było, że to wszystko, co oni opowiadali przez całe lata, to są bajki. A z drugiej strony sądzę, że potrafiliśmy pokazać coś, co jest oczywistą prawdą, to znaczy, że zapowiedzi przedwyborcze to też bajki. Ja mówiłem już wielokrotnie w czasie wystąpień, że cała operacja, która doprowadziła do zwycięstwa wyborczego, polegała na dwóch wielkich kłamstwach. To pierwsze dotyczyło rzekomej dyktatury w Polsce i rzekomego łamania praworządności, a druga, no to seria różnego rodzaju zapowiedzi, w tym te 100 konkretów, które w ogromnej mierze musiały być składane w złej wierze, po prostu dlatego, że chociaż bardzo nisko oceniam intelektualne przygotowanie tej grupy do rządzenia, to nie sądzę jednak, żeby oni nie zdawali sobie sprawy, że po prostu to, co zapowiadałem, jest nierealizowalne. I dzisiaj no, trzeba było znów odwołać się do igrzysk, tylko że te igrzyska są, powtarzam, wielkim łamaniem prawa i prowadzą do takiego stanu, który już dzisiaj trzeba po prostu określić jako stan, w którym w Polsce przestała obowiązywać konstytucja, bo ona jest podstawą systemu prawnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także z tą konsekwencją, że w przyszłości, w lepszych czasach będzie trzeba uchwalić nową konstytucję, a jeżeli nie będzie 2/3, to trzeba będzie wybrać jakąś inną większość, po prostu dlatego, że państwo bez konstytucji funkcjonować nie może. A ta konstytucja nie tylko przestała obowiązywać, ale ona także wykazała, że nie zawiera przepisów, które byłyby podstawą do zatrzymania tych wszystkich bezprawnych akcji, które zostały podjęte. Ale panie premierze, nasi słuchacze mogą sobie pomyśleć, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi językiem Platformy Obywatelskiej sprzed kilku lat, bo tak jak pan premier mówi, że nie ma dzisiaj prokuratury, tak politycy Platformy Obywatelskiej mówili kilka miesięcy temu jeszcze, zresztą i teraz mówią, nie ma Trybunału Konstytucyjnego albo Sądu Najwyższego jednej czy drugiej izby. Wie pan, tylko że sytuacje, które prowadzą do takich stwierdzeń, są zupełnie inne. No tutaj nastąpiło oczywiste złamanie prawa, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z zupełnie innymi kwestiami, zupełnie inną sytuacją. Oni robią to wszystko, co nam przypisywali, tylko myśmy tego tak naprawdę nie robili, a oni to naprawdę robią. Panie premierze, pan wiele razy słyszał na sali sejmowej okrzyki, będziesz siedział, czy w kontekście tego, co działo się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, pan premier myśli o tym, że mogą się stać rzeczywistością kiedyś? Panie redaktorze, ja takie okrzyki słyszę w bardzo różnych miejscach od wielu lat i na razie jestem na wolności i sądzę, że będę, natomiast co do innych, ale nie z mojej partii, to nie jestem taki pewien, czy oni z całą pewnością dalsze życie będą na wolności spędzali, chociaż no, to jest kwestia lat. Ale rozumiem, że mówi pan premier już o konsekwencjach tego, co dzieje się w ostatnich miesiącach. To jest materiał zdaniem pana premiera. No to jest oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi,
dyspozycji artykułu 127 Kodeksu Karnego o zmianie ustroju siłą. I premier Donald Tusk, zdaniem pana premiera, kwalifikuje się właśnie... No, w oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, się kwalifikuje właśnie, a to jest bardzo ciężki artykuł, od 10 lat do dożywocia. Czyli rozumiem, że te słowa właśnie sprzed kilkudziesięciu sekund o tym, że inni mogą trafić za kraty, dotyczą premiera Donalda Tuska. No oczywiście, no dotyczą wszystkich, którzy biorą w tym udział, ale najwyraźniej ich szefem, człowiekiem, który to inspiruje, no jest Donald Tusk, więc on tutaj w tym procesie, który mam nadzieję kiedyś się zdarzy, będzie głównym oskarżonym. Panie premierze, Zjednoczona Prawica pęka. W ostatnich dniach, tygodniach wiele było takich wypowiedzi, które no, uzewnętrzniły, zdaje się, różne spory z ostatnich lat, często bardziej może skrywane niż to, co działo się właśnie w ostatnim czasie. Te relacje premiera Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia z politykami suwerennej Polski, one no, muszą gdzieś doprowadzić do pęknięcia jakiegoś trwałego. Nie obawia się tego pan premier? Że te dwa środowiska nie mogą funkcjonować w jednym obozie? Wie pan, ja mam pewne doświadczenie polityczne, nawet jest bardzo duże i no, powiedzmy sobie długie. No i spory trwały wszędzie, a wtedy, kiedy rządziliśmy, to jakoś wspólnie podejmowaliśmy decyzje, a poza tym nawet często po różnych rozłamach potrafiliśmy się z powrotem zebrać, tak jak przejąć władzę. I problem to jest po drugiej stronie, bo druga strona się kłóci i nie potrafi podejmować decyzji różnego rodzaju, no choćby sprawa składki ZUS-owskiej, czy sprawa, no, o której wolałbym nie mówić i nie będę więcej mówił, ale sprawa aborcji. Oni są tym paraliżowani. My nie byliśmy paraliżowani, chociaż no, były różnego rodzaju różnice zdań, bo w wielkich obozach politycznych zawsze są różnice zdań i w tej chwili też jakieś różnice zdań mogą występować, ale proszę się o nas nie obawiać. Ale jest temat wykluczenia suwerennej Polski z obozu Zjednoczonej Prawicy? Nie ma takiego tematu. Panie premierze, a dlaczego pan zmienił swoją decyzję, jeżeli chodzi o przewodzenie Prawu i Sprawiedliwości? Jeszcze kilka miesięcy temu mówił pan, że na pewno już nie będzie ubiegał się, nawet po wyborach parlamentarnych, po których wiadomo już było, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. Pan mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie będzie ubiegał się na kolejnym kongresie o przywództwo partii, o utrzymanie tego przywództwa. Skąd ta zmiana decyzji? Bo doszedłem do wniosku, że w tym momencie sprawę wyboru nowego szefa partii no, mogła być z punktu widzenia właśnie tego, o którym mówiłem, jedności, no powiedzmy sobie, problematyczna, że jest takie ryzyko, więc zgłoszę się, bo to jednak trzeba się zgodzić na kandydowanie. Sądzę, że znajdą się tacy, którzy podpiszą, bo trzeba mieć też odpowiednią ilość podpisów i to dużo, żeby móc być kandydatem. A czy zostanę wybrany, tego oczywiście nie wiem, natomiast zgłoszę się, bo uważam, że w jakiejś mierze dzięki mnie ta jedność partii dotychczas była zachowana i doszło też i do zjednoczenia prawicy, a właśnie to rozdrobnienie prawicy nie pozwalało jej w latach 90. odegrać w gruncie rzeczy żadnej, poza no, tym krótkim, dosyć bardzo krótkim okresem rządów Jana Olszewskiego, żadnej roli. No AWS to jednak prawica też, panie premierze. No trudno AWS nie uznać za siłę prawicową. Panie redaktorze, ja powiem tak, ja nie potrafiłbym politycznie zakwalifikować AWS-u, bo była to, to też prawda, tak, złożona formuła. Tak, powiedzmy sobie, złożona formuła, że nie wiem, sądzę, że tam przede wszystkim decydowały różnego rodzaju względy, które są poza podziałami ideowymi i sensu stricto politycznymi. Ogromna większość spraw nie została załatwiona i AWS skończył tak, jak skończył. No, my rządziliśmy jednak do tej pory najpierw 2 lata, ale później jednak 2 kadencje, łącznie 10 lat. AWS 4.
I ja głęboko wierzę w to, że my do tych rządów wrócimy. A jest taka szansa, chociaż panie premierze? Będzie to z całą pewnością droga trudna pod górę i będziemy przez cały czas obrzucani kamieniami ciężkimi, ale mimo wszystko dojdziemy. Panie premierze, bierze pan pod uwagę takie rozwiązanie, że w trakcie kadencji może dojść do zmiany władzy? No bo Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę także dlatego, że nie miało w zasadzie żadnych zdolności koalicyjnych, jak się okazało. Bo koalicję próbował stworzyć premier Mateusz Morawiecki, ale no bez żadnego efektu. Czy to się może zmienić w trakcie tej kadencji? Czy wierzy pan w to? Czy zakłada pan taki wariant? Znaczy ja zakładam, że kadencje powinny się kończyć normalnie, a w tej kadencji, no cóż, gdyby po końcu kadencji pana prezydenta Dudy wygrał nasz kandydat, to być może coś by się zachwiało. Natomiast bez takiego biegu wypadków to jest mało prawdopodobne. No i wreszcie jest jeszcze jedna możliwość, która może prowadzić do na przykład przedwczesnych wyborów. To jest jakiś potężny wstrząs społeczny albo też jakieś fatalne wydarzenia międzynarodowe. Ale ja nie należę do zwolenników tego rodzaju rozwiązań, bo one później mają bardzo wiele negatywnych skutków. Przy czym mówię tutaj o wstrząsie społecznym, bo jeżeli chodzi o jakieś bardzo złe wydarzenie międzynarodowe, no to chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby tego. Ich... Na koniec radiowej części szef BBN Jacek Siewiera wielokrotnie w ostatnim czasie mówił, że mamy 3 lata na przygotowanie się do rosyjskiej agresji. No, premier Donald Tusk niedawno mówił też, że żyjemy w przedwojennych czasach. Pan premier również uważa, że rosyjska agresja to jest coś, co absolutnie może się w ciągu kilku lat wydarzyć, że powinniśmy przede wszystkim o tym myśleć i Polskę na taki wariant szykować. Wkrótce możemy zostać zaatakowani przez Rosję. Może być regularna wojna. Znaczy to się może zdarzyć, ale nie musi się zdarzyć. To jest tylko kwestia tego, kto będzie i jak Polską rządził. No i niestety te obecne rządy bardzo zwiększają prawdopodobieństwo tego rodzaju agresji, bo decyzje personalne, choćby w kontrwywiadzie wojskowym, nie służą z całą pewnością temu, żeby Polska była odporna na różnego rodzaju działania dezintegracyjne, czy wręcz dywersyjne, które mogą być zachętą, znaczy ich powodzenie może być zachętą do agresji na Polskę, no i mogą ją także w sensie militarnym ułatwiać. Ale zdaniem pana premiera powinniśmy koncentrować się, władza powinna się koncentrować na przygotowaniu na ten czarny scenariusz? Władza powinna koncentrować się na zapobieżeniu temu czarnemu scenariuszowi, czyli z jednej strony umacniać siły zbrojne i tutaj być bardzo odważna. My byliśmy bardzo odważni, podwiększyliśmy udział. A teraz to już 4,2 KB. Przeszło, tak. No przecież jest 4,2, to już przeszło dwukrotne zwiększenie tego udziału w bardzo krótkim czasie. Ale to obawiam się, że będzie musiało się jeszcze dalej posuwać, jeżeli mamy zapobiec agresji. A po drugie, potrzebne są też działania zmierzające do nie dezintegrowania społeczeństwa i zaostrzania wojny, tylko do jego integrowania. No, mamy w tej chwili do czynienia z działaniami dezintegracyjnymi, to takimi niesłychanie wręcz intensywnymi. No, niech pan sobie wyobrazi taki sam scenariusz wydarzeń, jaki teraz był realizowany, tylko w naszym wykonaniu. Co by pan na ten temat mówił, jakby reagowały media, jakby reagowała zagranica. To, co się dzieje, to jest naprawdę fatalne i wpisuje się w interesy po prostu obcych państw. No, a tutaj pewne decyzje personalne, nawet choćby te, o których już wspominałem, pokazują, że to jest coś, co ma na celu odbudowę układu niemiecko-rosyjskiego, w którym my będziemy taką strefą szarą, nie do końca zabezpieczoną, a można powiedzieć w ogóle niezabezpieczoną, natomiast bardzo mocno eksploatowaną, bo na przykład takie pomysły jak tworzenie Polski, znaczy wprowadzenie Polski do strefy euro, to jest właśnie nic innego jak zapowiedź eksploatacji, a już te obecne podwyżki cen poprzez VAT, poprzez podwyżkę cen energii,
No to są też elementy, które prowadzą do tego, że ten wielki wysiłek dokonany w ciągu 8 lat, mimo ciężkich kryzysów, żeby podnieść poziom życia społeczeństwa i polską gospodarkę podnieść, ta nasza polityka społeczna przyniosła tego rodzaju efekty i dzisiaj zaczynamy iść to takim dosyć szybkim krokiem w drugą stronę. Premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka dostępna na naszym YouTubie. Radio Plus. Sedno Sprawy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński jest cały czas gościem Sedna Sprawy. Ponownie pana premiera witam. Panie premierze, dlaczego od 3 lat, jak mówił szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, pan z prezydentem w zasadzie w 4 oczy nie rozmawiał? Tak przedstawia to szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dlaczego pan jako lider obozu rządzącego Polską przez te lata nie był w kontakcie z głową państwa? Ja panu powiem, że to nawet od 4 lat, ale ja nie mam zamiaru tego komentować. Ja przyjąłem taką zasadę, że jeżeli chodzi o pana prezydenta, to ani słowa. A dlaczego, panie prezesie? No bo już uważam, że to jest człowiek, który 2 razy wygrał wybory. Czy dobrze albo wcale mówić? Wybory, ze wsparciem naszego obozu, jakby z wyboru naszego obozu politycznego. I niezależnie od jakichś różnych zdań, to jest najważniejsze. Ale rozumiem, że te relacje, panie premierze, z prezydentem Andrzejem Dudą najlepiej nie wyglądały, bo teraz z liderem obecnego obozu rządzącego prezydent spotyka się częściej niż z panem premierem. Ale to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo gdybym był premierem rzeczywiście, a z premierem się przecież spotykał, no to by miało praktyczne znaczenie, ale jest, ponieważ poza tym okresem, kiedy byłem wicepremierem, ale nie premierem, byłem szefem partii i przez cały czas jestem szefem partii czy obozu politycznego, no to ta sprawa nie ma w praktyce takiego ogromnego znaczenia, tym bardziej, że są osoby, które zawsze mogą jakby przekazywać w 2 strony różne informacje i w tym sensie komunikacja istnieje. A jeżeli chodzi o powrót ewentualny Prawa i Sprawiedliwości do władzy, to widzi pan tutaj rolę dla byłego już prezydenta Andrzeja Dudy? No bo za rok to będzie były prezydent po 2 kadencjach. No bez przesady, nie za rok. No, za kilkanaście miesięcy. No tak. Za kilkanaście miesięcy. To jest kwestia decyzji samego prezydenta. No jego współpracownicy mówią, że widzą go w takiej roli politycznej. Patrona obozu polskiej prawicy. No, jeżeli zechce być patronem obozu polskiej prawicy, zjednoczonej prawicy, no to oczywiście jest to kwestia, którą z całą pewnością trzeba bardzo poważnie rozważyć. Ja na pewno nie będę prowadził wojny z panem prezydentem, niezależnie od tego, co będzie chciał robić, no chyba, żeby całkowicie zmienił opcję, no ale w to nie wierzę. Nie zanosi się na to faktycznie, panie premierze, czy w wyborach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało rywala dla Rafała Trzaskowskiego, czy dla Donalda Tuska? Wie pan, to jest właściwie pytanie skierowane przede wszystkim do Donalda Tuska, bo jeżeli on by chciał kandydować na prezydenta, to nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie w tym obozie, który mu przechodzi, się temu w sposób skuteczny sprzeciwić. Natomiast jakie są jego plany, tego po prostu nie wiem i naprawdę nie jest to pytanie. No ale to będą kluczowe wybory. My potrzebujemy, dla Polski będą kluczowe. Ja po prostu uważam, że powinniśmy mieć takiego kandydata, który nie tylko w stanie jest wejść do drugiej rundy, no bo to byłoby bez trudu, ten wybór mógłby być dokonany, tylko ma także duże szanse wygrać w tej drugiej rundzie. No a tutaj już jest sprawa, nad którą się trzeba poważnie zastanowić. Panie premierze, teraz to najbliższe wybory samorządowe, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, stan posiadania w sejmikach, najprawdopodobniej będzie on zdecydowanie mniejszy niż po ostatnich wyborach przez ostatnią kadencję. Czy Prawo i Sprawiedliwość posiada teraz jakieś zdolności koalicyjne, jeżeli chodzi o sejmiki, panie premierze? Czy tu się coś zmieniło, czy cały czas to w zasadzie wygląda tak, że jeżeli sami tej większości nie macie, to nie będziecie też w danym sejmiku rządzić? No to nie było też tak i
No czasami tym tak, razem, były wyjątki, to prawda. Tym razem to jest, znaczy tym razem tu jeszcze trwa, bo ta kadencja jeszcze trwa w tej chwili. A po drugie to zobaczymy. Nie chcę niczego przesądzać, a co do naszych szans, to lepiej o tym mówić już po wyborach, bo to jest tak, że w tej chwili odwołujemy się do sondaży. No, niektóre z nich są takie, że trudno je traktować poważnie. Więc zostawmy to na razie. Różnego rodzaju obliczenia pokazywały szanse w najróżniejszych miejscach w Polsce. Oczywiście to nie jest tak, żeby w każdym województwie taka szansa była, ale w każdym województwie będziemy walczyli o to, żeby nastąpiło coś niespodziewanego. To znaczy, żeby się okazało, że jednak możemy i tam wygrać. Ale rozumiem, że pan premier musi się liczyć z utratą kilku sejmików. Jak jest bitwa, to jak mawiał major Kuźma jeszcze z moich studenckich lat, ze studium wojskowego, straty muszą być. Jest bitwa, ciężka bitwa i może będą straty, ale może mimo wszystko ta bitwa będzie zwycięska, bo w zwycięskich bitwach też są straty. Ale panie premierze, mówiąc o odbudowaniu narodowej wspólnoty, mówił pan, że to jest wielkie niebezpieczeństwo dla Polski, umacnianie tych podziałów. Pan sobie i swojemu obozowi nie ma nic do zarzucenia? Wy też nie graliście na te podziały, nie graliście nie, na polaryzację? Stara bajka o tym, że graliśmy na podziały i graliśmy na polaryzację. My po prostu uznaliśmy, że w Polsce po roku 1989 oczywiście nastąpiła pozytywna zmiana i nigdy byśmy nie kwestionowali, ale powstał ustrój wysoce niesprawiedliwy, bardzo niesprawiedliwy, z głodnymi dziećmi i ustrój jednocześnie bardzo nieefektywny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w sferze społecznej, także gospodarczej, i że można to zmienić i podjęliśmy tą zmianę. To oczywiście było przeciwko interesom pewnej części społeczeństwa, ale to tej najgorszej części społeczeństwa. A jeżeli chodzi o ogromną większość społeczeństwa, to gdyby była ona uczciwie informowana o sytuacji, to z całą pewnością byłaby po naszej stronie. Rzeczywiście, profitenci tamtego systemu byli przeciw nam, ale to była cena zmiany czegoś, co po prostu było dla Polski niszczące. Polska nie była w stanie podjąć żadnej poważnej sprawy. Do wejścia do Unii Europejskiej Unia Europejska rzeczywiście pozwoliła, dostarczając środki, ale także procedury do tego, żeby coś dużego, zbiorowego, choćby budowę autostrad zrobić. Przedtem była agencja budowy autostrad, która przez lata niczego nie budowała. I to jest taki przykład tego, jak tamten poprzedni system działał, ale też nasz kraj naprawdę nie może się opierać tylko na środkach zewnętrznych i zewnętrznych procedurach. I myśmy doprowadzili do tego, że te środki zewnętrzne stały się już drugorzędne, jeśli nie trzeciorzędna, i procedury są nasze. I to jest to, co służyło polskiemu społeczeństwu bardzo dobrze, natomiast nie służyło tym, którzy, jeszcze raz powtarzam, korzystali na tym poprzednim systemie, gdzie skala nadużyć była po prostu gigantyczna. Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, były premier, był gościem Sedna Sprawy. Dziękuję bardzo panu premierowi. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy.
Dzień dobry Państwu. Z piekła prosto do nieba, można powiedzieć. Piłkarze, polscy piłkarze jadą na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni pokonali w Cardiff po rzutach karnych Walię 5-4. Po 90 minutach i dogrywce było 0-0. W decydującym momencie jednak Wojciech Szczęsny obronił rzut karny wykonywany przez Daniela Jamesa. I efekt jest taki, że Polska na Euro zagra w grupie D. No i na tym kończą się dobre informacje, bo na Mistrzostwach w Niemczech naszymi rywalami będą Holandia, Austria i Francja. Niemniej był to tak wspaniały wieczór i tak wspaniała wiadomość, że postanowiliśmy dość nietypowo dzisiaj Ekspres Biedrzyckiej zacząć. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi. Przechodzimy do szarej polskiej rzeczywistości politycznej, aczkolwiek dziś mam nadzieję bardzo ciekawe rozmowy przed nami. Krzysztof Brejza, europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, będzie Państwa gościem jako pierwszy, a później w duecie mecenas Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy i dr Sławomir Dudek, prezes Polskiego Instytutu Finansów Publicznych. Nie tylko o wniosku w sprawie Adama Glapińskiego rozmawiać będziemy. Ale zaczynamy oczywiście od tego, że wczoraj wieczorem Zbigniew Ziobro niespodziewanie zjawił się przed swoim domem. Zrobił to zresztą dzisiaj rano także, o czym za chwilę Państwu opowiem. Tam wczoraj w domu Ziobry doszło do przeszukania w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Ziobro mówił tak. Chciałem powiedzieć, że wszystkie te działania mają charakter bezprawny i są realizacją politycznego zamówienia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Zwracał uwagę, że tu cytat, jego głos jest inny niż zwykle, bo to jest rezultat operacji, którą niedawno przeszedł. Przerwałem aktualnie terapię po operacji, żeby tutaj do Państwa z daleka przyjechać, mówił Zbigniew Ziobro. Co mówił dziś, o tym za chwilę Państwu opowiem dokładnie. Wczoraj, przypomnę tylko, na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania m.in. w domu Zbigniewa Ziobry, ale nie tylko, również innych polityków suwerennej Polski. Rzecznik prokuratury krajowej poinformował, że 3 z 4 urzędników zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości usłyszało już zarzuty, a zatrzymany beneficjent usłyszy je dzisiaj, czyli w środę. W sumie zatrzymanych jest 4 byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ksiądz Michał O., beneficjent, rzecz jasna, tegoż funduszu. Kłopoty ma także Łukasz Mejza, doskonale Państwu znany, bo 8 marca policja na zlecenie Zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej przeszukała jego mieszkanie. Ma to mieć związek z 2 fałszywymi oświadczeniami majątkowymi, które miał złożyć poseł Mejza. W jednym z oświadczeń były wątpliwości co do mieszkania należącego do posła, stąd wejście do mieszkania właśnie na oględziny, tak tłumaczyła prokuratura. Śledczy nie zdradzają szczegółów dotyczących kolejnego toczącego się śledztwa. Wiemy, że pan Mejza miał wcześniej mieszkanie o powierzchni 59 metrów kwadratowych i wycenił je na 500 000 zł. Mieszkanie jednak zniknęło i nie ma już o nim mowy w oświadczeniu majątkowych. Ja tylko dodam, że tego typu czyn jest zagrożony karą do 8 lat więzienia. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, gdy spotykałem się z Państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi. Tak dziś rano przed swoim domem, podczas spotkania z dziennikarzami, powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał, że nie miał możliwości zapoznania się z postanowieniem, ewentualnej możliwości wydania rzeczy, doboru zaufanych osób do udziału w czynnościach i zagwarantowania przeszukania bez niszczenia budynku. Takie warunki gwarantuje kodeks postępowania karnego, mówi pan Zbigniew Ziobro i dodaje, że prokuratura miała jego numer telefonu i nie pofatygowała się, by wykonać do niego telefon i ustalić, czy możliwe jest wykonanie tego typu czynności procesowych. Przeszukanie według Ziobry przeprowadzono w sposób bandycki, niszcząc framugi i fragment muru domu, mimo że można to było zrobić wchodząc normalnie przez drzwi. Mój znajomy, niedaleko mieszkający, dysponował kluczem i na pewno na moją prośbę, by ten klucz wykorzystał, by umożliwić przeprowadzenie czynności. I tu już mamy pierwszą nieścisłość chyba w związku z tym, co mówił wczoraj pan minister Ziobro, ponieważ opowiadał dziennikarzom o tym, że śledczy zwracali się z pytaniem o klucz, o posiadanie klucza do jego
teściów i stwierdził, że to nie jest odpowiednia formuła, ponieważ on jest właścicielem mieszkania, ale dziś, jak widać, znajomy mieszkający niedaleko mógłby z prokuraturą w tej sprawie współpracować. Zbigniew Ziobro twierdzi również, że przebieg tych bezzasadnych, tutaj cytat, czynności przeszukania i zabezpieczenia rzeczy utwierdził go tylko w przekonaniu, że zarzuty, jakie stawiał na wstępie, są trafne. To było typowe przeszukanie trałowe. Szukano wszystkiego, bo a nuż coś się znajdzie, co może być później przedmiotem rozgrywki medialnej i atakowania mnie jako polityka, mówił Ziobro. Stwierdził, że nie miał nic wspólnego z działaniami, które uzasadniałyby prowadzenie tego typu czynności. Podkreśla, że to jest realizowanie politycznych zamówień Donalda Tuska i Adama Bodnara i że to właśnie na naszych oczach uśmiechniętej Polski, tu cytat, która z serduszkiem na koszuli ma ponoć działać w imię praworządności. Tak wygląda w praktyce sytuacja, stwierdził Zbigniew Ziobro. Prokuratura oczywiście twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Tymczasem zatrzymano księdza Michała, o, jak już Państwu wspominałam, to jest ten słynny ksiądz, przy historii którego sugerowałam Państwu, żeby Państwo usiedli, jeśli stoją, bo to jest ten słynny duchowny, który zasłynął przeprowadzaniem egzorcyzmów Salcesonem, drodzy Państwo. I okazuje się, że ksiądz Michał O., który kierował Fundacją Profeto, której główna siedziba znajdowała się w seminarium Sercanów w Stadnikach, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku oczywiście ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, z którego to właśnie funduszu 100 milionów złotych miało trafić do fundacji. No i oczywiście nie jest to jedyna głośna sprawa z tym duchownym. Ale oczywiście sprawa jest rozwojowa. W sumie zatrzymano 4 osoby. Wczoraj także przeszukiwano, jak się okazuje, dom nie tylko Zbigniewa Ziobry, ale także byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i no, słynnego też zapewne Państwo znają Dariusza Mateckiego, słynnego rzecz jasna w cudzysłowie. Czynności funkcjonariuszy ABW trwały całą dobę. Dość drobiazgowo przeszukiwano wszystkie pomieszczenia w domu byłego ministra sprawiedliwości. Tak mówi pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Z kolei pełnomocnik Marcina Romanowskiego twierdzi, że doszło do zabezpieczenia istotnych dokumentów dla sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy. Z taką ironią tutaj pan pełnomocnik, jak Państwo słyszą, opisuje sytuację i dodaje, że agenci ABW zabezpieczyli nawet telefony i tablety należące do synów byłego szefa resortu sprawiedliwości. No a przeszukanie wyglądało w sposób następujący. O godzinie 6:05 otrzymał pan pełnomocnik telefon od posła Romanowskiego z informacją, że właśnie weszło ABW. W ciągu godziny przybyłem na miejsce, było tam 7 czy 8 agentów oraz pani prokurator, która została delegowana do tej czynności. Podobno funkcjonariusze mieli być bardzo drobiazgowi i sprawdzali nawet garnki. W garnkach też mogą być, jak się okazuje, jakieś pendrive, dodał ironicznie, a ja myślę, że może sprawdzali panowie agenci, czy te garnki to nie są te zakupione z Funduszu Sprawiedliwości, bo ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, że nie tylko lodówki i wodzy strażackie, ale także garnki w kampanii wyborczej kupowano właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Kto wie, może coś jest na rzeczy. O przeszukaniu tutaj w sprawie pana Mejzy już Państwu mówiłam. I dla porządku dodam jeszcze, że mamy złożony wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Po przegłosowaniu w Sejmie wniosku o Trybunał Stanu skomentować postanowił to zarząd NBP. Na konferencji pojawiło się 9 członków zarządu, ale bez prezesa Glapińskiego. No i oczywiście tutaj Paweł Szałamacha, jedna z tych osób, które pojawiła się w trakcie konferencji, mówi, że to jest próba złamania niezależności NBP podjęta przez 100-kilkudziesięciu posłów, że zostali oskarżeni za to, co mogli i powinni robić, że ten atak się nie powiedzie i że niezależność NBP nie da się ani złamać, ani zniszczyć. Był tam też pan Artur Soboń i pan Artur Soboń mówił, że byli też prezesi Banku Centralnego, którzy, jak wynika z taśm, ustalali politykę z rządem. Gdyby 200 posłów podpisało się pod wnioskiem, że ziemia jest płaska, to nie oznacza, że ziemia jest płaska, stwierdził, jak Państwo widzą, ze swadą i naprawdę wrodzoną inteligencją pan Artur Soboń. I jeszcze jedna informacja w tej sprawie. Wniosek o Trybunał dla Glapińskiego
został już złożony. 191 posłów go podpisało i oczywiście po raz kolejny przedstawiciele większości parlamentarnej, koalicji rządzącej mówią, że jakiekolwiek wnioski czy orzeczenia zabezpieczające, tak zwane, wydane przez Trybunał Julii Przyłębskiej, nie będą przez tę większość brane pod uwagę. Michał Woś dzisiaj stanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, a jako pierwszy będzie dziś zeznawał Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości. To jeszcze tak gwoli uzupełnienia. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z Krzysztofem Brejzą. Każda osoba w takiej sytuacji ma prawo zapoznać się z postanowieniem prokuratora o zakresie przesłuchania. Ma prawo usłyszeć żądania wydania konkretnych rzeczy. Ma prawo wreszcie, jeśli jest nieobecna, poprosić o udział konkretnej godnej zaufania osoby, która by towarzyszyła w czasie przesłuchania i umożliwić wejście takie, które będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały rażąco i celowo złamane. Prowadzący tą operację, którzy się do niej dobrze przygotowali, doskonale wiedzieli, że mnie nie ma w domu, przyszło do mnie niezależnych. Wszyscy Państwo wiecie, że przyszedł niedawno bardzo ciężką operację. Było to dokumentowane z tą zdjęciem publicznym, więc nie trzeba było być geniuszem, ani mieć szczególnych uprawnień operacyjnych ABW, aby ustalić, gdzie jestem w danym momencie, skontaktować się ze mną i uzyskać możliwość wejścia do domu w sposób cywilizowany, zgodny z prawem, bez niszczenia obiektu. Tak nie zrobiono, dlatego że chciano zorganizować przedstawienie, spektakl. Tylko jest to przez spektakl bandytyzmu i bezprawia. Państwa gościem europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dzień dobry, panie pośle. Słyszymy się, mam nadzieję, i widzimy dobrze. Tak jest, pani redaktor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak pan widzi, wzmożona aktywność medialna byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Stwierdził, że przerwał terapię po to, żeby spotkać się z dziennikarzami i sprawdzić, co się wydarzyło w jego domu i poinformować jednocześnie, że działania agentów ABW i prokuratury, a co za tym idzie, na zlecenie polityczne Tuska i Bodnara, cytuję, były absolutnie nielegalne. Spotkał się z dziennikarzami wczoraj późnym wieczorem, spotkał się dzisiaj rano. Jak pan te zarzuty skomentuje, bo one są bardzo poważne ze strony Zbigniewa Ziobry? Znaczy, Donald Tusk i Adam Bodnar przywrócili praworządność w Polsce po wyborach 15 października. I tej praworządności i niezależnej prokuratury, no tak panicznie obawia się pan Ziobro i jego środowisko. No z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z ogromną aferą z Funduszu Sprawiedliwości, która została rozpisana dokładnie przez kontrolerów NIK-u. Były kierowane zawiadomienia. I wczoraj w komunikacie niezależna prokuratura podaje, że działała prawdopodobnie grupa zorganizowana przestępcza, obejmująca również urzędników wysokiego szczebla w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mamy do czynienia, podobnie jak z aferą wizową, gdzie działała mafia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, do działania podobnej mafii w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dobrze, panie pośle, my do tego za chwilę przejdziemy, tylko zarzuty, które stawia minister Ziobro, nie dotyczą wyłącznie kwestii Funduszu Sprawiedliwości. Skupmy się na razie na tym, co się wydarzyło wczoraj, czyli na przeszukaniu domu Zbigniewa Ziobry, na czynnościach, które trwały 24 godziny i na zniszczeniu mienia, o co oskarża Zbigniew Ziobro prokuraturę i agentów. Proszę, gdybym mogła poprosić, odnieść się do tych rzekomo, według Ziobry, nielegalnych działań polskich służb na polityczne zlecenie. Pan Ziobro jest nieprzyzwyczajony do tego, że służby i prokuratura działają i ścigają i próbują wykryć przestępstwo widocznie. Jeżeli on ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do czynności podejmowanych wczoraj przez ABW, przez prokuraturę, proszę, może to zaskarżyć, może złożyć zażalenie. Zobaczymy, czy ma rację. Atakuje służby, atakuje prokuraturę niezależną za to, że prokuratura niezależna wreszcie zaczęła ścigać układ mafijny. Czego tak boi się pan Ziobro? Czego się tak boi? Bo ja doskonale znam sprawę firmy Tiso, Profeto, księdza Olszewskiego. Doszło tam do przeprania pieniędzy. Doszło tam do ogromnej afery. Ja ujawniłem, proszę pani, w listopadzie ubiegłego roku, że pan Piotr W. został zatrzymany, aresztowany, siedział w areszcie.
I po tym ujawnieniu, po tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości ludzi Ziobry mnie zaatakowało, zarzucając mi insynuację, grożąc pozwem. Oczywiście pozwu żadnego nie skierowali. Ta informacja dalej wisi na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale okazuje się, że ci sami prawdopodobnie ludzie mogli brać udział w jakiejś właśnie takiej paramafijnej grze. No bo o co chodziło? O to chodziło, że kasa poszła do jakiejś fundacji księdza, który miał coś zbudować. Z tego zostało przelane do firmy TISO pana Piotra W. On wynajął grunt za kilka milionów złotych od tej fundacji. Fundacja się do tego nie przyznaje. Zakon się do tego nie przyznaje. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby pieniądze przeprać. W tle są też lewe, fikcyjne faktury tej sprawy. I prokuratura wreszcie działa, ale w tle też, jak ujawnił redaktor Sangryciak w TVN, w tle są też naciski z prokuratury krajowej. I ja powiem pani więcej. Naczelnik łódzkiej skarbówki, który to wykrył 2 lata temu, w lutym 2022 roku, zablokował konta firmy TISO Piotra W., bo bał się powiadomić prokuraturę Ziobry, bo wiedział, że rozpoczną się naciski. I tylko dzięki temu człowiekowi doszło do zablokowania konta, potem w konsekwencji aresztowania Piotra W., a dzisiaj mamy kolejny etap ścigania po prostu przestępców. Ale ten naczelnik 2 lata temu został odwołany kilka dni po tym, jak jako propaństwowiec zablokował działalność grupy przestępczej. Inna może grupa przestępcza wpłynęła na to, że został odwołany. Powinna to sprawdzić prokuratura. No mamy do czynienia z sitwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, która działała przez lata. I tego tak bardzo boją się ludzie Ziobry. No boją się tam na to Funduszu Sprawiedliwości, bo oczywiście firma TISO i pan W., czy ksiądz Olszewski, który został wczoraj zatrzymany w tej sprawie, to jest tylko jeden z wątków Funduszu Sprawiedliwości i nieprawidłowości w tym funduszu. Grabienia budżetu państwa. Panie pośle, powiedział pan, że prokuratura zaczęła ścigać układ mafijny. Czy ludzie Zbigniewa Ziobry, ze Zbigniewem Ziobrą na czele, pana zdaniem byli częścią tego układu? Jeżeli potwierdzi się, że próbowano zablokować działania, chociażby w tym wątku Piotra W., przekierować działania, ukręcić sprawę, to moim zdaniem grupa zorganizowana przestępcza działała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Znaczy prokuratura została zamieniona w parasol ochronny, w agencję ochroniarską albo w jakąś taką odnogę układu paramafijnego. No, mieliśmy tam bliskich znajomych Ziobry. Świadek na jego ślubie był szefem prokuratury krajowej. Grupa ludzi, którzy skompromitowali się sprawą Barbary Blidy, też odgrywała w służbach i w prokuraturze swoją rolę. No wspomnijmy o Barbarze Blidzie. 25 kwietnia, 2 dni temu, minęła kolejna rocznica jej tragicznej śmierci. A pan Sierak w prokuraturze krajowej karierę za Ziobry robił, a pan Ocieczek na mnie Pegasusa wypisywał, a pan Święczkowski na mnie Pegasusa wypisywał. Można powiedzieć, że ten sam schemat, ta sama grupa ludzi robiła karierę w służbach i w prokuraturze. Właśnie, panie pośle, nie dziwi pana, że jest taki lament wśród polityków Zjednoczonej Prawicy w kontekście tego, co wczoraj się działo, jeżeli chodzi o działania służb, a tego lamentu zupełnie nie było słychać w przypadku próby zatrzymania. Wszyscy wiemy, jak się ona skończyła, Barbary Blidy właśnie. Proszę pani, to są ludzie bezwzględni. To są ludzie o mentalności mafijnej, o mentalności, w której państwo ma działać jak mafia i państwo ma likwidować wrogów i przeciwników. I sprawa Barbary Blidy została w ten sposób przez nich zrealizowana. Nie było materiału tak naprawdę na to, żeby takie czynności wobec Barbary Blidy wtedy wykonywać. No pan Ocieczek, który na mnie Pegasusa wypisywał, no pan Ocieczek dziwnym trafem tego dnia był w pobliżu domu Blidy i po 2 godzinach zjawił się w jej domu. Nie zabezpieczono wtedy śladów, pozwolono na to, żeby funkcjonariusze umyli ręce. Nie ustalono tam na miejscu w zasadzie nic. No nie było odcisków na rewolwerze. Sprawa była szyta. Chodziło o to, żeby zbudować w opinii publicznej wizerunek Blidy jako kobiety uwikłanej niby w jakieś przestępstwo. Tak naprawdę ona była pomawiana przez panią Kmiecikową. Panie pośle, po latach. No i to był taki pierwszy element. No mieliśmy potem też prowokację z Andrzejem, przeciwko Andrzejowi Leperowi, za którą wyroki zapadły. Prezydent niestety zastosował Duda pomoc i wyciągnął tych panów z więzienia, gdzie oni powinni siedzieć, ale ludzie o takiej mentalności zajmowali się i kierowali służbami i prokuraturą. To jest straszne i to trzeba wyświetlić i o tym trzeba mówić. Panie pośle, a jak
Jaki wizerunek i jaki stan ogólny Zbigniewa Ziobry nam się rysuje od wczoraj? Bo już od wielu tygodni trwa taka dyskusja na temat tego, jak poważny jest stan zdrowia pana Ziobry. Z jednej strony jego współpracownicy z Suwerennej Polski przekonywali, że właściwie walczy o życie i nawet pojawiały się takie sugestie, że nie są dobre to rokowania. Mówiono o tym, że nie będzie mógł prawdopodobnie zeznawać przed komisjami śledczymi, ponieważ właśnie stan zdrowia mu to uniemożliwia. No ale wczoraj z kolei widzieliśmy, że no, mówi oczywiście zmienionym głosem, natomiast no, czy pana zdaniem jest tak na pierwszy rzut oka osobą, która nie może zeznawać przed komisjami śledczymi, czy akurat to, co się wydarzyło wczoraj i dzisiaj rano świadczy o tym i jest też dobrą informacją dla wyjaśnienia sprawy, że Zbigniew Ziobro jest no, na tyle w pełni sił, że będzie mógł jako świadek się stawić? Proszę zwolnić mnie od odpowiedzi na to pytanie. Te kwestie związane ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry pozostawiam lekarzom, ewentualnie biegłym. Nie chciałbym w to wchodzić. Życzę mu po ludzku zdrowia, a wierzę w to, że będzie przesłuchany w takim lub nie innym trybie i przez organy śledcze Sejmu, czyli przez komisje śledcze, ale również przez prokuraturę. Natomiast w kwestie zdrowotne nie chciałbym wnikać. Ale przekonuje pan minister Zbigniew Ziobro, że nie ucieka od odpowiedzialności. Nawet napisał list do marszałka Szymona Hołowni po to właśnie, żeby namówić go do powołania biegłych, ekspertów, lekarzy, którzy określą stan jego zdrowia i wyznaczą możliwy termin przesłuchania, który no, po pierwsze oczywiście nie naruszy jego stanu zdrowia, a po drugie pozwoli na swobodną wypowiedź. Więc właśnie, czy pana zdaniem świadczy to o tym, że Zbigniew Ziobro chce zeznawać i nie ucieka przed odpowiedzialnością? Nie chciałbym oceniać tej kwestii. Są odpowiednie procedury, są odpowiednie regulacje w kodeksie postępowania karnego. Ale ja teraz nie pytam pana o procedury, ja pytam o postawę pana ministra Ziobry, panie pośle. Pani redaktor, wierzę w to, że jeżeli Zbigniew Ziobro będzie wezwany przed komisję śledczą chociażby do Pegasusa, w sprawie Pegasusa, stawi się i będzie mówić prawdę i tylko prawdę. I mi na tym jedynie zależy. Po ludzku raz jeszcze mówię, życzę oczywiście zdrowia. Natomiast tej sprawy nie chciałbym komentować, pozostawiam ją biegłym. Natomiast wracając jeszcze do wątku przeszukania, pamiętajmy, że pan Zbigniew Ziobro miał już przejścia z tym, że wpadł mu laptop do wanny i się utopił. I szanowni państwo, no, czy komukolwiek z państwa, czy pani redaktor wpadł kiedykolwiek laptop z jakimiś ważnymi informacjami do wody i się utopił? No, takie przypadki również miały miejsce za tak zwanego pierwszego rządu PiS. I ja jestem przekonany, że te czynności, które realizują teraz służby ABW, wykonywane są z wielką starannością, wykonywane są bardzo dokładnie, żeby wyjaśnić możliwe popełnienie przestępstwa, żeby zabezpieczyć nośniki. Tak parafrazując rzeczywiście, żeby nośniki się nie potopiły po raz kolejny w wannie. Chodziło o to, by realizować polityczne zamówienie Tuska i Bodnara i to właśnie na naszych oczach uśmiechniętej Polski, która z serduszkiem na koszuli ma ponad działać w imię praworządności. Jak to wygląda w praktyce, mieliście okazję państwo obserwować. Przez cały czas jest narracja, że to nie są normalne działania śledczych, tylko tańczą śledczy tak, jak zagra im Tusk i Bodnar. No, jakaś kontrrzeczywistość. Wreszcie działa prawo. Rzeczpospolita odzyskała swoją siłę. Siła państwa to jest siła organów, ich niezależność od polityki. Wreszcie prokuratura krajowa, prokuratura jest niezależna od Zbigniewa Ziobry i zajmuje się tym, czym powinna się zajmować od lat. Zamiast zamiatać pod dywan aferki Solidarnej Polski PiSu, wreszcie prokuratura wyjęła te wszystkie sprawy, można powiedzieć, z garażu Ziarkiewicza, gdzie były zaparkowane, i prokuratorzy biorą się do roboty. Koniec z parasolem ochronnym, panie Ziobro, koniec z parasolem ochronnym. Wszyscy wobec prawa są równi, a uczciwi nie mają się czego bać. No to są słowa Zbigniewa Ziobry przecież z czasów tego, jak pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Uczciwi nie mają się czego bać. Tak rykoszetem to chyba trochę wróciło. Ale to jest prawdziwe, pani redaktor. Kiedy jest niezależna prokuratura, kiedy działają niezależne służby, nie trzeba robić żadnych spektakli. Wystarczy
pozwolić państwu działać. Jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, w warunkach niezależnej prokuratury, gdzie nic nie będzie szyte przeciwko komukolwiek, bo przecież ta prokuratura jest teraz wreszcie niezależna, naprawdę uczciwi nie mają się czego bać. I ten taki skowyt, nawet widziałem taki strach na oczach niektórych posłów Solidarnej wczoraj na konferencji prasowej, no jest znamienny. Widać to zdenerwowanie, ale też ciekawa jest wypowiedź Zbigniewa Ziobry na konferencji, kiedy on tak chyba dość asekuracyjnie rzucił, że tak naprawdę on niczego nie podpisywał. Wszystkie decyzje tak naprawdę podejmowali jego współpracownicy, podwładni. No, ciekawe. Czy to nie jest czasami już też zarys jakiejś linii obronnej? To o to właśnie miałam pana pytać, tym bardziej, że jeden ze współpracowników, bardzo bliskich, dziś zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Mam oczywiście na myśli pana ministra, byłego wiceministra Michała Wosia, który to miał właśnie złożyć swój podpis pod zakupem systemu Pegasus, którym pan, panie pośle, był inwigilowany. Czego pan się spodziewa po tym dzisiejszym przesłuchaniu i czy w ogóle czegokolwiek? Tak, ustalenia prawdy, ustalenia okoliczności. Komisja jest bardzo dobrze przygotowana do tego przesłuchania. Komisja w tym wątku dysponuje dużą wiedzą, też ujawnioną przez dziennikarzy śledczych. Wystarczy podążyć drogą prawdy. Jak to się stało, że spółka z rodowodem, można powiedzieć, której założyciele z rodowodem pochodzili z SB, z Komunistycznego Aparatu Bezpieczeństwa, czyli spółka Matic, pośredniczyła w zakupie. Jak to się stało, że zakupiono urządzenie niecertyfikowane, w jaki sposób było on używane, co docierało do polityków związanych z panem Ziobrą, no i przede wszystkim dlaczego z Funduszu Sprawiedliwości, mimo że jest ustawowy zakaz, dlaczego z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono cyberbroń tak naprawdę do niszczenia przeciwników politycznych, tworząc z nich pokrzywdzonych, bo ja mam status, pani redaktor, już od 2 lat pokrzywdzonego. Sama prokuratura Ziobry w styczniu 2022 roku w Ostrowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo. Jestem pokrzywdzonym poprzez włamanie się do mojego telefonu. I to jest pewien paradoks, że ten fundusz pokrzywdzonych zamiast służyć ofiarom wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców, zamiast tego, żeby te pieniądze były przeznaczane na wsparcie psychiatryczne, wsparcie psychologiczne dla ofiar przestępstw, dla maltretowanych matek, te kasy wydali na zabawkę, niebezpieczną zabawkę do niszczenia konkurencji politycznej. Ale tu jedną rzecz jeszcze, panie pośle, trzeba wyjaśnić. Widzowie bardzo licznie zresztą komentują tę naszą rozmowę i tu pojawia się kilka wątpliwości związanych z wypowiedzią ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który podczas jednego ze swoich ostatnich wywiadów powiedział, że według jego wiedzy nie było wykorzystywania Pegasusa poza zgodą sądu, czyli na wszystkie możliwości wykorzystania Pegasusa sąd wyraził zgodę. I tutaj ja widzę, sekundkę, panie pośle, i ja tutaj widzę, że widzowie mówią o tym, że pan Bodnar twierdzi, że wszystkie podsłuchy były legalne, więc wydaje się, że tutaj trzeba sprawę wyjaśnić, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Sam chociażby sędzia Tuleja mówił, że prawdopodobne jest to, że sędziowie podpisywali zgody, nie wiedząc, czego one dotyczą tak naprawdę, bo we wnioskach nie było opisane, jaki system ma być używany do inwigilacji czy podsłuchiwania. Szanowni Państwo, no możemy zrobić też osobny podcast i opowiem Państwu, jak uszyto wniosek na mnie. Sąd nie wiedział oczywiście, że był użyty Pegasus. Sąd nie był informowany wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który nakładał taki obowiązek na to, żeby wpisać środek. Tego środka nie wpisano. Uszyto pretekst na podstawie pomówień i kłamstw. Były działaczki PiS, które były negatywnie już zweryfikowane. Ja przeglądałem te akta, negatywnie zweryfikowane i na podstawie kłamstwa, pomówienia skierowano ten wniosek. Kierował go właśnie pan Grzegorz Ocieczek, ziobrysta, można powiedzieć, związany ze Zbigniewem Ziobrą. Zatwierdził go, pomimo że powinien zbadać te materiały, pan Bogdan Święczkowski, prawa ręka pana Ziobry, przyjaciel pana też, przecież dobry znajomy pana Ocieczka, i wniosek w oparciu o kłamstwo i zweryfikowane wcześniej negatywnie informacje, bo zresztą prokuratura regionalna w Gdańsku robiła analizę i uznała te pomówienia za niewiarygodne. Ten wniosek przedłożono do sądu w piątek po południu i sąd nie wiedział o tym, że użyty będzie Pegasus. Doszło do przestępstwa wyłudzenia zgody sądu. Sąd nie zatwierdzał nigdy Pegasusa.
sędziowie nie mieli zielonego pojęcia. I to jest jedno też z przestępstw. Oprócz przełamania zabezpieczeń telefonu niecertyfikowanym narzędziem, to jest jedno przestępstwo w tym przypadku, wyłudzenie zgody sądu jest również przestępstwem. Powinien być materiał świadczący o wiarygodnym przestępstwie. A najlepszym dowodem tego, szanowni państwo, że nie było wiarygodnego materiału o przestępstwie, jest to, że pierwszy agent operacyjny po miesiącu słuchania mnie, przejrzeniu 80 tysięcy wiadomości, odmówił udostępnienia materiału prokuraturze, uznając, że niczego złego nie zrobiłem. I najlepszym jeszcze tego dowodem, zresztą apelowałem o to do Kamińskiego 2 lata temu, jest to, co oni wpisali do tego. Czy to, co wpisali, te pomówienia się potwierdziły? One się nie potwierdziły. Nigdy nie skierowano wobec mnie aktu oskarżenia i nie postawiono mi zarzutu w obrębie tego, co wpisano do wniosku. Nie pośle, ale czy to wszystko nie świadczy o tym, że te procedury powinny się zmienić? No bo wielu pyta, po co w takim razie jest podpis sędziego, skoro tak łatwo jest takie zgody wyłudzić, skoro on nie ma pełnego dostępu do informacji. No właśnie. Nie jest to też prawda, jeszcze powiem państwu to, co mówił chyba Wąsik z Kamińskim, że te wnioski były bardzo szczegółowe, bardzo dokładnie były opisane sprawy. Według mojej wiedzy wniosek na mnie był chyba 3 albo 4-stronicowy zaledwie. To nie było 20, 40, 50 stron. I według mojej wiedzy sędzia niestety nie zwróciła się o akta sprawy. Miała taką możliwość i na tym też polega problem systemu, że sędziowie powinni zapoznawać się z aktami sprawy. W moim przypadku, gdyby sędzia odmówiła, ona skróciła z 3 miesięcy na miesiąc kontrolę, nie wiedząc oczywiście, że będzie Pegasus, ale gdyby odmówiła, musiałaby wypisać odmowę, uzasadnienie do postanowienia. Prawdopodobnie nie chciała tego robić, nie wnikam w przyczyny, ale powinna to zrobić, powinna odmówić oczywiście, a powinna na pewno zapoznać się z aktami. I to są regulacje, to też ma wypłynąć z komisji właśnie śledczej z pracy, żeby nadzór nad służbami usprawnić, ale też żeby wprowadzić takie mechanizmy zarządzania kontroli operacyjnej, czy to podsłuchu, czy jakiekolwiek inne, żeby nikt z państwa pod byle pretekstem, tylko dlatego, że wejdziecie w celownik komuś z jakiejś delegatury służb, żeby nikt z państwa nielegalnie nie był posłuchiwany. Panie pośle, co nie zmienia, że rzeczywiście wielu zastanawia się nad tą wypowiedzią pana ministra Bodnara, który, raz jeszcze przypomnę, zapytany o to, czy Pegasus był stosowany bez zgody sądu, odpowiedział, że obecnie nie zna takiego przypadku. No to masowo sądy w tych sprawach pegasusowych, politycznych, masowo sądy były wprowadzone w takim razie w błąd i wyłudzano zgodę. Zresztą wyłudzenie zgody jest też, za co był wyrok w pierwszej instancji sędzia Łączewskiego na Kamińskim Wąsiku. Częściowo też utrzymano oczywiście w drugiej instancji. Tam też pojawił się wątek wyłudzania zgód w tej operacji prowokacji wielkiej przeciwko Andrzejowi Lepperowi. I dlatego naprawdę ludzie, którzy robili wcześniej tego typu rzeczy i mieli tego typu precedensy na sumieniu, nie powinni odpowiadać za służby specjalne. Ani pan Ocieczek, ani pan Święczkowski, ani Kamiński z Wąsikiem nie powinni nigdy mieć dostępu do pracy operacyjnej służb. Praca operacyjna służb powinna prowadzić wyspecjalizowane jednostki, ludzie, którzy są niezależni od polityki, jakakolwiek ta polityka by nie była. Nie może być tak, że agentem operacyjnym, który jeździł za moim współpracownikiem, była żona radnego PiS spod Inowrocławia, bo to jest patologia. Agenci operacyjni, praca operacyjna, służby powinny być jak najdalej od polityki, bo tylko wtedy będą mogły ścigać mafię i zorganizowane grupy przestępcze. Panie pośle, kończąc... Tak, jakie działało już w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kończąc wątek Pegasusa, powiedział pan dzisiaj, pan Michał Woś zeznaje, wcześniej pan wspomniał, że Zbigniew Ziobro zasugerował, że żadne decyzje to nie były jego decyzje, ponieważ on niczego nie podpisał, jak wiemy i powiedzieliśmy, że już podpisywał Michał Woś, więc nasuwa pytanie się samo. Czy Ziobro będzie próbował wsypać swoich współpracowników sam, uciekając od odpowiedzialności albo broniąc się siłą rzeczy w tej sytuacji? Jak pan uważa? Panie redaktor, ja przesłuchiwałem Zbigniewa Ziobrę w komisji naciskowej, przesłuchiwałem też Jarosława Kaczyńskiego w komisji do spraw nacisków i mam wrażenie, przekonanie, że to są ludzie, którzy działają w ten sposób, żeby starać się jak najmniej śladów po sobie zostawić w postaci pism, poleceń. I kiedy słyszę właśnie tę wypowiedź na konferencji, że to nie ja, to podwładni, to współpracownicy jakieś decyzje mieli podejmować, no to mam takie wrażenie, że to jest jakaś taka linia obrony prawnokarna. Przypomina mi się ten pierwszy PiS, rozliczanie pierwszego PiSu. Rzeczywiście to było tak robione, żeby
jak najmniej śladów, nie wiem, zapoznań z różnymi akcjami, takich decyzji, podpisów pozostawić, żeby zrzucać na innych. Tak to było za pierwszego PiSu. I na pewno współpracownicy pana Ziobry mogą najwięcej się obawiać. Ale też jestem pewien, że jeżeli będą przesłuchiwani w rygorze KPK, to będą mówić prawdę i będą też mówić o tych ludziach, którzy pewne rzeczy zlecali albo polecali. Panie pośle, to jeszcze jedna sprawa dotycząca tym razem wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Wiemy, że ten wstępny wniosek został wczoraj złożony. Wiemy też, że część zarządu Narodowego Banku Polskiego postanowiła wczoraj bronić swojego prezesa. Wyszli panowie i panie na konferencję prasową i między innymi pan Artur Soboń stwierdził rzecz następującą, cytuję. Nie ma niczego takiego, co wskazywałoby na to, że prezes Glapiński kandydował w wyborach bądź angażował się w kampanię. Co pan na to? No, wszyscy pamiętamy stand-upy, wszyscy pamiętamy produkcję billboardów, ale też wszyscy pamiętamy interwencje walutowe bez upoważnienia zarządu Narodowego Banku Polskiego. Znaczy, no to nie było godne wykonywanie funkcji szefa NBP. To były jakieś stand-upy. Ale za stand-upy się jeszcze nie staje przed Trybunałem, panie pośle. No ale już za interwencje walutowe bez upoważnienia zarządu staje się na pewno, a za naruszenie godności powagi poprzez ośmieszanie funkcji prezesa NBP Narodowego Banku Polskiego, poprzez głupie konferencje prasowe, wygadywanie głupot, które wpływały potem też na funkcjonowanie państwa bardzo istotnie, również ponosi się odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Jest pan pewny, że ten wniosek jest wystarczającym do tego, żeby rzeczywiście kontynuować tę bardzo długą zresztą procedurę postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Tak, poparty został przez wszystkie kluby koalicji 15 października. Jest wnioskiem bardzo szczegółowym. Dotyczy kilku wątków z działalności pana Glapińskiego. Będzie teraz jeszcze procedowany. I jestem pewien, że Polacy głosując 15 października na koalicję właśnie partii demokratycznych chcieli rozliczenia Adama Glapińskiego. Między innymi za te wszystkie buńczuczne wypowiedzi, które wpływały na gospodarkę Polski. Wpływały często też na niemalże ceny produktów, na stan złotówki. I ta sprawa wymaga rozliczenia też przed Trybunałem Stanu. Tego oczekują od nas wyborcy i Polacy. No dobrze. I na koniec, panie pośle, bo są jeszcze takie argumenty, które mówią o tym, że bardzo łatwo można odrzucić te zarzuty upolitycznienia, no bo tutaj pojawił się przykład Hanny Gronkiewicz-Waltz, która przed laty, jak wiemy, była prezesem NBP i w momencie piastowania urzędu kandydowała na prezydenta kraju, więc to też trudno nazwać oderwaniem od polityki. Z kolei pan Soboń mówił o prezesach Banku Centralnego, którzy nagrani na taśmach ustalali politykę z rządem. Doskonale wiemy, chodzi o Marka Belkę i nagrania u Sowy i Przyjaciół słynne już. I to jest zdaniem zarządu NBP, ale także polityków Prawa i Sprawiedliwości dowód na to, że te zarzuty wobec Glapińskiego są po prostu nieuczciwe. To odpowiem językiem Beaty Szydło. Przez ostatnie 8 lat, posłowie PiS, Jarosław Kaczyński mieli prokuraturę, mieli służby, mieli cały aparat państwa, mogli te wszystkie wątki zbadać, mogli pociągnąć do odpowiedzialności, też przecież odpowiedzialności konstytucyjnej poprzednich prezesów. To jest jakaś taka dramatyczna linia obrony. No zresztą pamiętajmy o konflikcie w Narodowym Banku Polskim. Również w środowisku samego PiS. Jest to instytucja wewnętrznie skonfliktowana, te konflikty wewnątrz też samego PiS-u pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Jarosławem Kaczyńskim przenosiły niestety na funkcjonowanie NBP. I jestem bardzo ciekaw doprecyzowania tego wniosku i procedowania jego w przyszłości, bo wiele rzeczy ciekawych może jeszcze wyjść. No to bez wątpienia, tym bardziej, że to może potrwać nawet rok według ekspertów. Panie pośle, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Krzysztof Brejza, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Pozdrawiam i do zobaczenia. A u państwa już za chwilę pan mecenas Michał Wawrykiewicz i pan doktor Sławomir Dudek. Zapraszam na to spotkanie. Adam Glapiński był najgorszym prezesem Narodowego Banku Polskiego po 1989 roku. Z Narodowego Banku Polskiego zrobił przystawkę dla Prawa i Sprawiedliwości. Realizował tylko i wyłącznie polecenia Jarosława Kaczyńskiego.
dopuścił się nawet do tego, że w dniu głosowania w Sejmie pojechał na dyskusję i na dyrektywy do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Był na tyle butny i na tyle arogancki, że wyszedł i opinii publicznej powiedział, że mamy najtańsze pieniądze w Polsce, najtańsze pieniądze w Europie i na świecie. Żeby wszyscy brali kredyty. Ludzie te kredyty wzięli, posłuchali prezesa Glapińskiego, a później były domowe tragedie. Rata z 3000 skoczyła do 6000, rata z 5000 skoczyła do 10000. W kampanii wyborczej stał się częścią sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wydawał publiczne pieniądze na banery, billboardy, jeżdżące billboardy, które jeździły po Polsce i mówiły, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najlepszym rządem, a polityka, którą prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, zasługuje na wsparcie i poparcie. Adam Glapiński dopuścił się tego, że dziennie zarabiał 3600 zł. Tyle, ile w zeszłym roku początkujący nauczyciel. Bank Narodowy, co za tym jego prezes, musi być niezależny. A w tej chwili w tą niezależność się bardzo mocno uderza i to jest tak, że po tym uderzeniu ta niezależność już przez lata, kolejne lata, nawet dziesięciolecia będzie podważona, będzie kwestionowana. Będziemy ponosić tego różne negatywne konsekwencje, w szczególności jeżeli chodzi o naszą sytuację ratingową, naszą sytuację, jeśli chodzi o walutę i naszą sytuację, jeżeli chodzi o chęć zewnętrznych inwestorów, żeby tutaj do Polski przywozić pieniądze i właśnie tworzyć nowe miejsca pracy, w szczególności miejsca pracy w tych najnowocześniejszych działach gospodarki. No ale to nie jest wszystko, bo jeżeli mówię, że to nie dla zabawy i mówię, jak negatywne skutki to przyniesie, a przecież ci, którzy to robią, to przygotowują, wiedzą o tych skutkach, to wiem też, dlaczego to robią. Robią to po to, żeby wprowadzić euro. Wprowadzić skądinąd, łamiąc konstytucję, bo w konstytucji czarno na białym jest napisane, że polską walutą jest złotówka i bez zmiany tego 2/3 Sejmu i przeszło połową Senatu tego zrobić nie może. Państwa gośćmi, mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry. I pan dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki zestaw gości, szanownych moich, może państwa trochę zdziwić. Niemniej, obecnie prawo przenika się z polityką i z finansami i chyba będziemy dowodzić właściwie przy każdym możliwym temacie dziś właśnie tej tezy. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Zacznijmy od Zbigniewa Ziobry, panie mecenasie, jeśli mogę. I od formuły przeszukania jego domu, bo twierdzi, że to jest absolutne bezprawie, że można się było z nim skontaktować, że nikt nie próbował tego zrobić, że naruszono jego mir domowy, że zniszczono kawałek muru, że wyważono drzwi. Wcześniej nawet jego współpracownicy mówili o wybijaniu okien. No i oczywiście według Zbigniewa Ziobry to jest po prostu ustawka, polityczne zamówienie Tuska i Bodnara. Znamy te wszystkie argumenty. Na procedurach chciałabym się skupić. Czy pan tam widzi rzeczywiście jakieś niedociągnięcia, delikatnie rzecz ujmując, po stronie służb i prokuratury? Na razie nie widzę jakichkolwiek błędów proceduralnych przy tym przeszukaniu i zabezpieczeniu dowodów, bo przecież o to chodziło. Taka operacja prokuratury, która ma na celu zabezpieczenie dowodów, ona musi nastąpić w sposób taki skoordynowany we wszystkich miejscach naraz, bo inaczej nie miałaby sensu, bo przecież chodzi o to, żeby dowody nie zostały zniszczone, ukryte. Żeby nikt nie zdążył się przygotować na to przeszukanie. Na tym to polega. Zbigniew Ziobro nie miał problemu, kiedy były atakowane osoby, które absolutnie nie miały nic wspólnego z popełnionymi przestępstwami, a były jego politycznymi oponentami. No i wtedy prokuratura, jeśli działała w ten sposób, to było wszystko okej, jeśli chodzi o niego. A przecież pamiętajmy, że zarzuty dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości są tak przytłaczające, tak szeroko i tak obciążające grupę ludzi pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości, łącznie z nim samym, że no, ja bym się raczej skupił na obronie, a nie na zarzutach dotyczących przeszukania, bo... No może to, że się pojawił wczoraj, że się pojawił dzisiaj, że mówisz, nawet przerwał terapię, wrócił z zagranicy, świadczy o tym, że się do tej obrony przygotowuje, czy do ataku raczej.
No, myślę, że w tej chwili to może się wyłącznie przygotowywać do obrony, dlatego że, tak jak powiedziałem, zarzuty są bardzo poważne. To są w ciągu ostatnich lat pięciu bodajże zostało 2 miliardy złotych wydane z tego funduszu. No właśnie, i tu jest pytanie, jeżeli pan, panie mecenasie, pozwoli, do pana doktora Dudka, i to jest pierwszy dowód i nie ostatni na to, że teraz prawo, a raczej bezprawie, bardzo mocno się z polityką i finansami wiąże. A propos Funduszu Sprawiedliwości, panie doktorze, pan mecenas wspomniał, że sprawa jest no, duża, delikatnie rzecz ujmując, rozwojowa, o czym mówią śledczy dość wprost. Czy pana zdaniem tutaj rzeczywiście to jest jakieś sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych? Czy my już mamy zamkniętą tą licytację dotyczącą, jakie to są kwoty, w jakiej wysokości? I zapytam wprost, czy to jest sprawa także, tutaj później do pana mecenasa, absolutnie kryminalna, karna? Czy jedynie, jeżeli chodzi o kwestię sprawowania urzędu publicznego? To jest sprawa kryminalna, na pewno, i to już widzimy. Mhm. Ten Fundusz Sprawiedliwości, tu już widzimy, że w setkach milionów liczymy te nieprawidłowości. Są dwa rodzaje, albo nawet kilka rodzajów nieprawidłowości. Po pierwsze, to jest ten udowodniony, że pieniądze szły do kogoś powiązanego z określoną grupą władzy i być może nawet wracały z powrotem do ludzi decydujących. To zobaczymy, tak? Przynajmniej to widzimy, czyli tu jest ewidentne wyprowadzanie do swoich pieniędzy. Mhm. Druga sprawa, mieliśmy też do czynienia z korupcją polityczną, bo z tych funduszy panowie ministrowie, politycy jeździli z tymi czekami tekturowymi i na przykład rozdawali je dla swoich samorządów, żeby kupować głosy. Mhm. To już być może będzie cięższe do udowodnienia karnie, ale tu jest już ewidentna korupcja polityczna, ale to też trzeba zbadać. I to jest wierzchołek góry lodowej. Dlaczego? Bo to nie jest poprzedni rząd. To była zorganizowana grupa tworząca fundusze, agencje, tworząca mechanizmy wyprowadzania pieniędzy do swoich, mhm, lub do korupcji politycznej. Przecież mieliśmy NCBiR. Przecież mieliśmy ten fundusz patriotyczny. Przecież tych funduszy... No bo to chodzi o to, stowarzyszenia, fundacje, fundacyjki. Po co? Po co to rozdrobnienie? Żeby zgubić ślad, żeby było trudniej znaleźć, gdzie poszły pieniądze. I mieliśmy Polskę pałacową. Minister Ziobro miał swój pałac, swój skarbiec, Fundusz Sprawiedliwości. Minister Czarnek miał swoją Willę Plus. Minister Gliński miał swoje fundusze, Fundusz Patriotyczny, tak. I tak dalej. Każdy zabezpieczył się na swój sposób. Minister, premier Morawiecki też im pozazdrościł, bo kiedyś było tak, że kancelaria premiera nie miała pod sobą funduszy, bo generalnie nadzorowała wszystkich. No to on przygarniał te fundusze. Akademia Kopernikarska, jakiś fundusz pokolenia. Okazuje się, że pełno jednostek plus fundusz przeciwdziałania COVID. Sasin nie potrzebował, bo miał spółki. Polska pałacowa, zorganizowane systemy, bo to jest kopia. Przecież w NCBiR-ze było prawie że podobnie, proszę zobaczyć. Mhm. Oni kopiowali te mechanizmy i wyprowadzali pieniądze. Teraz Michał Wyrkiewicz, bo widziałam, że pan parę razy chciał zabrać głos. Tak, dlatego że trzeba sięgnąć do źródeł. Po co powstał Fundusz Sprawiedliwości, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali? Żeby udzielać pomocy ofiarom przestępstw, panie mecenasie. Świadkom, tak. Pomoc tak zwana postpenitencjarna dla tych, którzy opuszczają zakłady karne. Natomiast w 2017 roku Zbigniew Ziobro tak zmienił przepisy i statut Funduszu Sprawiedliwości, żeby móc wydatkować pieniądze również na zapobieganie przestępczości. A to jest tak szerokie pojęcie, że w tym właśnie pojęciu zmieściło się wydatkowanie środków na przeróżne promocje, inwestycje, garnki. Chociażby przecież inwestycja w tę budowlę fundacji, na której czele stał ksiądz Olszewski, znany z leczenia z Alcesonem, wypędzania. Nie leczenia, tylko egzorcyzmu. Wypędzania właśnie, diabła z Alcesonem, tak. Z wegetarianki. Tak. I przekazywanie pieniędzy na różne struktury, także samorządowe, administracyjne, po to, aby zachęcać ludzi do głosowania na Solidarną Polskę, na Zjednoczoną Prawicę, więc był to ewidentnie, były to działania z zakresu korupcji politycznej. Panie mecenasie, to ja zapytam teraz pana o pańską intuicję prawniczą. Troszkę sobie pospekulujemy, ale no, też na tym polega publicystyka, żeby wyciągać jakieś wnioski z tego, co się widzi. Kiedy pan wczoraj patrzył na Zbigniewa Ziobrę i słuchał tego, co mówi, to miał pan wrażenie, że on szykuje sobie już taką linię obrony pod tytułem: ja nie podejmowałem decyzji, ja niczego nie podpisywałem, robili to
ludzie za mnie w domyśle rzeczy jasne. Na to zwrócił uwagę przed chwilą Krzysztof Brejza. Dzisiaj pan Woś, wiceminister sprawiedliwości, jeden z najbliższych współpracowników Ziobry, zeznaje przed komisją do sprawy Pegasusa i wiemy, że to jego podpis znalazł się prawdopodobnie pod, właściwie nieprawdopodobnie, tylko na pewno pod zakupem całego tego systemu. Czy to troszkę tak pana zdaniem będzie mogło wyglądać? Czy to będzie taka formuła obrony Zbigniewa Ziobry w tej sytuacji? Ja nie mam wątpliwości, że tak to właśnie będzie wyglądać. Zresztą to obserwujemy przy okazji różnych komisji śledczych sejmowych, gdzie następuje to zwalanie winy na innych, wybielanie siebie, ja nie wiedziałem, ja nie podejmowałem decyzji. Tak pewnie będzie też robił Zbigniew Ziobro, tak pewnie będą robił pozostali wiceministrowie, posłowie, którzy będą postawieni w stan oskarżenia. Ale to niewiele pomoże, dlatego że Zbigniew Ziobro był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, wiedział o wszystkim doskonale zapewne i podejmował decyzje, więc to wszystko się działo za jego zgodą i myślę też no, takim kierownictwem, nazwijmy to. Panie doktorze, pytanie może retoryczne, może trochę naiwne, ale zaryzykuję. Czy jakiekolwiek pieniądze z tych domniemanych przekrętów uda się odzyskać dla Skarbu Państwa, czy nie? Czy to już w ogóle poszło, przepadło, koniec? W sprawach karnych, gdzie mamy indywidualne osoby i ewidentne wyprowadzenie, pewnie częściowo da się odzyskać. W sprawach korupcji politycznej, no nie, bo te pieniądze no poszły. Skonsumowane już zostały. Zostały skonsumowane, no gdzieś budowano wieże widokowe w tych samorządach, w których trzeba było kupić głosy, skateparki, podczas gdy w innych samorządach, tam gdzie nie głosowano na rząd, nie ma kanalizacji do tej pory, tak? No i tych pieniędzy nie odzyska. Tu będzie odpowiedzialność polityczna, być może też urzędnicza w tym sensie, że tam wadliwie przeprowadzano te procedury. Na przykład Najwyższa Izba Kontroli, oceniając ten fundusz przeciwdziałania COVID. Ja przypominam, z funduszu przeciwdziałania COVID budowaliśmy wieże widokowe, skateparki, jakieś... Znaczy, COVID to jest kolejna sprawa. Tam są miliardy w tym funduszu. W ogóle my to potrzebujemy tabun urzędników, kontrolerów, ekspertów, którzy teraz pójdą i tak dokładnie zbadają, jak Fundusz Sprawiedliwości i te wszystkie inne fundusze. Ja uważam, że te wyprowadzanie, ta potencjalna kwota zagrożenia, to nie są miliony, to są miliardy. To są miliardy złotych wyprowadzonych pieniędzy. I to trzeba zbadać. Moim zdaniem potrzebujemy naprawdę dużo pracy jest potrzeba. Ale częściowo się uda odzyskać, ale no i mam nadzieję, że jeżeli się nie uda odzyskać, to będą odpowiednie wyroki, procedury karne, ale niestety dużo z tych pieniędzy nie uda się odzyskać i za to zapłacą podatnicy tym, że na przykład nie ma usług publicznych pewnego rodzaju, tym, że trzeba przykładowo być może ten VAT mógłby być obniżony dłużej na żywność, gdyby nie to, że wyprowadzono tyle pieniędzy i w budżecie jesteśmy zatankowani pod korek. To podatnicy teraz... No, przypomnijmy, że w założeniach budżetowych rządu Mateusza Morawieckiego to w ogóle przewidzi. Tak. No, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Mamy dzisiaj 159 funduszy, agencji, instytutów. Część z nich jest potrzebna, ale dużo z nich wymaga zbadania i tam są miliardy do zbadania. Panie mecenasie, wiemy, że Zbigniew Ziobro, wspominany dzisiaj już niejednokrotnie, no gęsto będzie musiał się tłumaczyć także właśnie z kwestii związane z Pegasusem. Dzisiaj kolejny dzień prac komisji śledczych. Natomiast wiele znaków zapytania wzbudziła ostatnia wypowiedź pana ministra Adama Bodnara, który w wywiadzie stwierdził, odpowiadając na pytanie, czy zna jakiś przypadek użycia Pegasusa bez zgody sądu, przyznał, że nie zna takiego przypadku i teraz wielu mówi, no to w czym jest problem, skoro były zgody sądów? Zgoda sądu w tym wypadku ma znaczenie wyłącznie formalne. Wiemy doskonale, że w tych wnioskach o udzielenie zgody przez sąd nie był wskazany system operacyjny, który ma być użyty, czyli nie wskazywano, że będzie używany Pegasus, jakie on ma funkcje, do czego służy. Więc zgoda ma wyłącznie znaczenie formalne i to nie oznacza absolutnie, że Pegasus był użytkowany w sposób prawidłowy, że został zakupiony, bo tu wracamy do Funduszu Sprawiedliwości, został zakupiony ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Mówiłam, że to się wszystko łączy ze sobą dzisiaj. To się wszystko łączy ze sobą, także absolutnie nie mam co do tego wątpliwości, że używanie Pegasusa przeciwko oponentom politycznym PiS-u, przeciwko prawnikom, takim jak prokurator Ewa Wrzosek, takim jak mecenas Roman Giertych, przeciwko szefowi kampanii opozycji w trakcie wyborów parlamentarnych, no to jest przekroczenie w sposób drastyczny zadań i także tego wniosku, który był skierowany, dlatego że sąd został po prostu wprowadzony w błąd. Więc to, że formalnie to
zatwierdził, to nie oznacza, że prawidłowo był wykorzystywany. Ksiądz egzorcysta też formalnie dostał 100 milionów, tylko że nawet minister Ziobro tego już nie broni, tylko się odcina od tego. Też formalnie był tam podpis jakichś urzędników, ktoś wybrał ten projekt, mamy aferę, nie? Tak jest. Panie doktorze, skoro już jesteśmy przy temacie odpowiedzialności, no to nie możemy nie wspomnieć o prezesie Adamie Glapińskim, prezesie Narodowego Banku Polskiego. Wiemy, że ten wstępny wniosek, zaraz będę męczyć o to pana mecenasa, został złożony wczoraj. I wiemy też, że pan Glapiński twierdzi, że no, ta sytuacja, próba postawienia go przed Trybunałem Stanu i właściwie on poza NBP, to jest scenariusz bardzo zły dla Polski. I będzie prawdopodobnie pisał list do premiera Donalda Tuska z jakąś propozycją rozejmu, jak to zostało nazwane. Ale teraz już tak zupełnie serio i bez ironii pytam pana, czy rzeczywiście, bo nie było takiej sytuacji, o ile się nie mylę, próby odwołania szefa Banku Centralnego w cywilizowanych krajach. I wielu sugeruje, że to mogłoby bardzo źle wpłynąć na stabilność rynku. Więc pytanie, czy wpływa już w tej chwili źle na stabilność rynku, czy złoty no, nie reaguje zupełnie na problemy pana Glapińskiego? Czy jak ta procedura już rzeczywiście ruszy pełną parą, to no, jakieś zachwianie na rynku możemy mieć i to jest granie warta świeczki? Nie, właśnie. Po pierwsze, rynki nie zareagowały. Mamy 70 stron wstępnego wniosku. Pamiętajmy, że to jest wstępny wniosek. Tam mamy 8 naruszeń, ale jest wskazanych 16 różnych przepisów, które zostały naruszone. Mhm. Mamy wskazanie, że chyba prawie 40 świadków ma być przesłuchane, że tony, może nie tony, ale kilogramy dokumentów NBP musi dostarczyć tej komisji. Komisja, ale już ten wniosek na tych 70 stronach, ja to wielokrotnie czytałem w ostatnim i powiem szczerze, że jestem poruszony, bo ja to wszystko znałem, tylko że... Jak się zbierze w jedno miejsce... Jak to zbiałem, ta doza tego, co się działo, właśnie to, co się działo w Banku Centralnym, to jest bezprecedensowe. To interwencje w celu osłabienia kursu, łamanie procedur, nieudostępnianie danych dla członków Rady Polityki Pieniężnej, utrudnianie im pracy. To skup obligacji, prawda? Skup obligacji, ale też zły formalny. 8 poważnych zarzutów, dobrze wyjaśnionych i mam nadzieję, ja nawet nie to, że chcę, ja żądam, żeby ta komisja to zbadała. Ja chcę, żeby ona przesłuchała tych świadków, żebyśmy się dowiedzieli na bazie dokumentów, co jest. Także rynki odetchnęły z ulgą, bo rynki nie zareagowały. Odetchnęły z ulgą na kłopoty Glapińskiego, tak? Na to, że ten wniosek jest złożony. Aha, no to jest znak do rynku, to oznacza, że nie ma zgody. Bezprecedensowe to było to, co się działo w Banku Narodowym i to, jak upolityczniony był i jak łamano procedury i rynki odetchnęły z ulgą, że w praworządnym państwie nie ma na to zgody, że jest postawiony. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. To nie jest tak, że to jest bezprecedensowe. W Konstytucji jest artykuł 198, pewnie pan mecenas to rozwinie, który pozwala postawić prezesa banku przed Trybunałem. No jak, właśnie. I nawet to mówienie, że tutaj inflacja spadła, to też nie jest zasługa prezesa. To jeżeli ktoś przejedzie kogoś na pasach, przepraszam, że przejaskrawiam, no to trzeba zbadać sprawę. To była moja reakcja na problemy techniczne, ale już wracam do pana. Na to, co mówił pan doktor. To trzeba zbadać to naruszenie, dlaczego to się stało i tak dalej, a nie patrzeć, że on akurat, nie wiem, miał jakieś zasługi w innym. Mm-hmm. Tu tych zasług też nie ma. Bo prezes wcześniej mówił, że to nie ich wina, że inflacja wzrosła, a teraz jak inflacja spadła, to się chwali, że to jest jego zasługa. To już jest sprzeczne. Także rynki odetchnęły, bo rynki chcą stabilnego, przejrzystego, z reputacją banku centralnego. I teraz wracam do pana mecenasa. Mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Panie mecenasie, czy naprawdę wierzy pan w to, że jakikolwiek wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu w Polsce zakończy się, no, w cudzysłowie, sukcesem? Czy dojdzie do końca w tym sensie? Bo jedyny przykład to był chyba pan Emil Wąsacz, prawda, do tej pory, i pan Milczanowski. To nie jest zbyt daleko idące wykorzystywanie instytucji Trybunału Stanu. Pamiętamy, czym się skończyło głosowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry, jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Czy z prawniczego punktu widzenia uważa pan, że to kiedykolwiek może zakończyć się sukcesem? I dlaczego ta procedura tak strasznie długo trwa? Bo nad tym też się wielu zastanawia. No ja myślę, że instytucja Trybunału Stanu trochę się nie udała naszemu ustrojowi. To nie jest skuteczny środek i instrument do postawienia kogokolwiek pełniącego funkcję publiczną przed odpowiedzialnością konstytucyjną, no ale to nie oznacza, że nie należy go wykorzystywać. Jeżeli jest taki środek, jeśli jest taka ścieżka, w tym wypadku zarzuty są bardzo poważne. Pan prezes Glapiński z pewnością nie
bronił niezależności Narodowego Banku Polskiego, a takie jest jego, taka jest jego konstytucyjna powinność i co do tego z pewnością zarzut konstytucyjny jest i powinien odpowiadać za to przed Trybunałem Stanu. Procedura jest taka, jaka jest. Postawienie go przed Trybunałem Stanu z uwagi na bezwzględną większość, czyli 50% tak naprawdę plus jeden w Sejmie, będzie możliwe. Natomiast jeśli chodzi już o realną odpowiedzialność, tu mamy kilka wątpliwości i problemów. Między innymi taki, że na czele Trybunału Stanu stoi pierwszy prezes Sądu Najwyższego. A my w tej chwili nie mamy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pani Małgorzata Manowska uzurpuje sobie prawo do zasiadania w tym fotelu. Wiemy doskonale, że jest neosędzią, więc nie jest sędzią Sądu Najwyższego. Nie może pełnić tej funkcji. I po drugie została powołana przez prezydenta Dudę bez wymaganej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, więc jej mandat jest wadliwie objęty. I teraz, jeśli ktoś taki ma stać na czele Trybunału Stanu i co więcej stać na czele tego składu, który ma osądzać prezesa Glapińskiego, to już mamy formalny problem. Ona też będzie dobierać skład, więc może dobrać do składu te osoby, które są wybrane przez PiS. No to jaki to ma sens wszystko, panie mecenasie? Ta procedura, o której rozmawiamy od tylu miesięcy? Moim zdaniem nadal ma sens, bo ja wierzę w to, że niedługo pani Manowska straci tę swoją funkcję, bo nie powinna już od dawna zasiadać w Sądzie Najwyższym, przynajmniej od wyroków, które na ten temat zapadły, od wyroku chociażby uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego w styczniu 2020 roku. I to się stanie prędzej czy później. Już sygnały takie napływają. Proszę zwrócić uwagę, że przedwczoraj do opinii publicznej wyciekły postanowienia, które zapadły w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, tej nielegalnej, która nie jest sądem. I pan Bosek, który tam zasiada, neosędzia, wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu zastosowania się Rzeczypospolitej Polskiej do wyroków ETPC i TSUE. No, niesamowita sytuacja. Nagle się okazuje, że te wyroki nie są ultra vires, że trybunały nie przekraczają kompetencji, że mogą wypowiadać się na temat niezależności sądownictwa w Polsce. Więc tam też kruszy się ten beton partyjny, który został tam posadzony. Więc myślę sobie, że warto prowadzić tę procedurę przed Trybunałem Stanu, a niezależnie od tego, moim zdaniem, powinna się toczyć postępowanie przed prokuraturą. A jakie, już przychodzę do pana, panie doktorze, ale jakie zarzuty prokuratorskie można by było postawić prezesowi Glapińskiemu? Myślę, że jest mnóstwo zarzutów dotyczących sprzeniewierzenia funduszy publicznych. Pojawiają się w opinii publicznej zarzuty dotyczące łamania tajemnicy narad i głosowań podczas posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, więc myślę sobie, że takich zarzutów, które mogą się wydawać mniejszej wagi. Kwestia zysku z tych 6 miliardów to też może być zarzut. Tak, to nie jest tylko delikt konstytucyjny, ale też tam jest jakiś paragraf. Panie doktorze, wiemy, że współpracownicy, przynajmniej ich część, bronią pana prezesa Adama Glapińskiego. Wczoraj odbyła się taka konferencja prasowa, na którą sam pan Glapiński nie przyszedł, ale pojawili się między innymi pan Szałamacha, pan Soboń. No i tam były takie argumenty mówiące o tym, że właściwie przed Trybunałem Stanu, takie sugestie, mogłyby stanąć nawet Marek Belka, bo przecież on był nagrany na słynnych taśmach z kolacji w Sowie i Przyjaciołach i tam rozmawiał z czynnymi politykami i wielu sugeruje, że no to także było złamanie jakichś takich zasad, które powinny kierować prezesem Narodowego Banku Polskiego. Co pan odpowie? Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tych wątpliwości z Trybunałem musimy to przeprowadzić. Musimy zbadać te wszystkie naruszenia. To jest postępowanie przygotowawcze, można w pewnym sensie powiedzieć. I 115 posłów mogło to zgłosić, zgłosiło 191. Powiadomiło Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej o podejrzeniu popełnienia deliktów. Musimy przesłuchać tych świadków. To już jest mechanizm prewencyjny. To już nigdy żaden prezes w przyszłości będzie się bał naruszać tych przepisów, bo wie, że jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i zawsze to będzie prześwietlone. Kolejna sprawa. Proszę złożyć, niech złożą posłowie, niech 115 posłów może złożyć wniosek i zbadać sprawę. Ale jest to ciekawa pana opinii. Czy to można porównać te dwie sytuacje? Kompletnie też nie porównać, ponieważ to jest tylko rozmowa, a tutaj mamy konkretne działania i dowody. Przykładowo. To ten skup obligacji. On był formalnie źle zrobiony, konstytucja tego zabraniała, ale on był kontynuowany, kiedy inflacja była już wysoka, już COVID-u nie było, na przykład w 2021 albo
kiedy nie było też zachwiania na rynku, wszyscy się oswoiliśmy na rynkach finansowych z tym COVID-em albo pod koniec 2020, po co? Czy pamiętacie Państwo te turowe czeki rozdawane przez premiera Morawieckiego w ciągu kampanii prezydenckiej? Ja już mówiłem tutaj, że one były finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID, te czeki. Rozdano ich kilkaset. A później w kampanii parlamentarnej z Funduszu Sprawiedliwości. Bo był Sprawiedliwości, ale później też powstał partyjny Nowy Ład, zamieniony na Polski Ład. I tam też był fundusz z czekami. I one wszystkie były finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID. I NBP skupował obligacje. Ja sobie tu prześledziłem te daty. On skupował obligacje właśnie w momentach, kiedy premier jeździł z czekami. Z czekami. I moim zdaniem komisja, ja chcę zbadać. Mało trawę na zielono trochę, można tak powiedzieć. Ja chcę zbadać, gdzie te miliardy z tych właśnie skupu obligacji, jak te złotówki szły przez ten fundusz i moim zdaniem trafiały na finansowanie kampanii. Przecież to jest ewidentny dowód. Tu nie chodzi o dyskusję, tu chodzi o dowody i konkretne działania, jak nie był apolityczny prezes. Panie mecenasie, czy to są dobre dowody pana zdaniem? Ten wniosek jest dobrze przygotowany? Tak, moim zdaniem jest bardzo dobrze przygotowany. Ale tak jak pan doktor powiedział, w trakcie tego postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej zapewne jeszcze bardzo wiele dowiemy się i właśnie temu to między innymi służy, aby już sam wniosek o postawienie, bo to jest wniosek wstępny, tak, przed Trybunałem Stanu, kiedy już się zacznie ta właściwa procedura, był pełniejszy, jeśli chodzi o dowody, opis. No bo to jest ta procedura też, prawda? Jest ta procedura, no bo to jest rzeczywiście takie postępowanie przygotowawcze, więc wierzę w to, że znaczy jestem przekonany, bo te zarzuty są oczywiste wręcz. Jest ich osiem, a wczoraj ci pracownicy, oni mówili o jakichś wybiórczych. No dobrze, ale to idziemy dalej. Hipotetycznie, procedura trwa, ten wniosek już zyskuje no, taką pełniejszą formę i wtedy dochodzi do zawieszenia prezesa w pełnieniu funkcji. Ale mamy przecież to orzeczenie zabezpieczające, tak, wydane przez Trybunał pani Julii Przyłębskiej i politycy Prawa i Sprawiedliwości, pan Glapiński, jego współpracownicy mówią, że to w ogóle jakby temat jest zamknięty, że on pozostaje na stanowisku, ponieważ Trybunał tak zdecydował, koniec, kropka. Z drugiej strony mamy obecną większość parlamentarną, koalicję rządzącą, która mówi, Trybunał nie jest Trybunałem, nie bierzemy w żadnym wypadku w tej chwili orzeczeń tegoż pod uwagę. No i znów, i ludzie mówią, no to na jakiej w ogóle podstawie w tej chwili działa państwo? I kto decyduje o tym, co jest konstytucyjne, co nie? Jak można działać, a jak nie można? No i tutaj z pomocą przychodzą nam znowu wyroki europejskich trybunałów. Mamy orzeczenia dwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówią wyraźnie o tym, że ten Trybunał Julii Przyłębskiej nie spełnia standardów niezawisłego, bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. Więc już mamy rozwiązanie. To nie jest opinia polityczna, że koalicja twierdzi to, opozycja twierdzi to. To jest wyrok. Wyrok, którego się Rzeczpospolita Polska musi trzymać, bo na podstawie konwencji zobowiązała się wykonywać te wyroki. I teraz mamy znowu uchwałę Sejmu, o której wiele osób mówiło, że nie ma większego znaczenia. Ona ma znaczenie. Właśnie w tej chwili możemy otworzyć sobie tę uchwałę i zobaczyć, że polski parlament wzywa do wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wzywa do wykonania tych zaleceń, które znalazły się też w skardze do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, bo tam też trwa postępowanie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Mamy orzeczenia Sądu Najwyższego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to nie jest sąd konstytucyjny, o którym mowa w ustawie zasadniczej, więc można po prostu ignorować jego orzeczenia. To no i co, i teraz rząd może sobie robić hulaj, dusza, piekła, nie ma, nie, co nie. Mu się żywnie podoba? No tak, to robił poprzedni rząd przez lata. Robił sobie dowolnie to, co mu się podobało. Hulaj, dusza, piekła nie ma. Nie miał żadnej kontroli konstytucyjnej. Teraz ten rząd chciałby, żeby istniał w Polsce normalny sąd konstytucyjny. Po to był ten pakiet, po to jest uchwała Sejmu, po to są projekty ustaw, dwóch ustaw przygotowanych zresztą przez Fundację Batorego i bardzo szeroko skonsultowanych społecznie, które ustanawiają na nowo niejako tę instytucję, odbudowują jej wiarygodność, jej znaczenie i rolę ustrojową. Jest w końcu też projekt zmiany konstytucji w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. I proszę bardzo, jeśli prezydent podpisze te ustawy,
to będziemy mieli odnowiony Trybunał Konstytucyjny, który będzie realnie kontrolował to, co robi władza. No ale nie podpisze i to wiemy. No więc, no, będzie to jest, ale wysyłał to jest odpowiedź, pewnie kolejne ustawy do Trybunału. Ale to jest odpowiedź tak. na zarzut, że no, władza może sobie robić co chce. No nie. Władza by chciała, żeby był w Polsce Trybunał Konstytucyjny, bo to jest niezbędny element ładu demokratycznego. Musimy mieć Sąd Konstytucyjny, który kontroluje poczynania władzy w parlamencie. Panie doktorze, jakiś komentarz do Trybunału, czy idziemy dalej? Nie, jeszcze ja chciałem powiedzieć, że dla mnie ważny jest ten etap przygotowawczy zebrania tych dowodów. Mm-hmm. To rozumiem, prawnicy rozstrzygną później. Tak. Zanim dojdzie do tego sprawozdania, bo Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej musi przesłuchać tych świadków, zebrać dokumenty, przygotuje sprawozdanie. Być może wzmocnią, być może dołożą nawet zarzut, być może jeden mogą nawet zrezygnować z jakiegoś zarzutu. Wszystko jest możliwe. Ale ja do tego etapu ja chcę się dowiedzieć. Ja chcę wiedzieć, jakie właśnie były dokumenty, jakie były liczby, jak naruszono, jakie to wywołało skutki. I mi bardzo zależy na tej procedurze wyjaśniającej. Nam wszystkim zależy, bo to jest też mechanizm obrony. No właśnie, obrony. I tutaj pan troszkę uprzedził moje już ostatnie pytanie dotyczące oczekiwania społecznego co do rozliczeń, bo wiemy, jak ono było duże w trakcie kampanii i tuż po wyborach parlamentarnych. I teraz pytanie no, takie ogólne do obu panów. Czy dziś rzeczywiście wszystkie działania, które podejmuje rząd, pan minister Bodnar, polskie służby, prokuratura, czy to rzeczywiście jest tak, że to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i że w związku z tym dziś rządzącym wolno trochę więcej? Pan doktor najpierw kończy, pan mecenas, bardzo proszę. Tak, moim zdaniem my musimy rozliczyć. To nie to, że chodzi o oczekiwania, bo o to chodzi, że państwo, praworządne państwo, sprawnie działające państwo, jeżeli były przestępstwa, jeżeli były naruszenia, jeżeli była korupcja polityczna, ona musi to rozliczyć. Żeby dla przyszłości, żeby w przyszłości nie ma gwarancji, że kiedyś w przyszłości za 4, za 8 lat, za 12 lat znowu nie pojawi się rząd autorytarny, który chce zniszczyć praworządność. Musimy rozliczyć tą przeszłość, pokazać przejrzyście, jakie były naruszenia, jakie kwoty, kto za to odpowiada. I nawet nie chodzi tylko o wyroki karne. Chodzi też o pokazanie być może odpowiedzialność polityczną, etyczną. No i doprecyzować ja jestem obrońcą przejrzystości w życiu publicznym, przejrzystości w finansach publicznych i bardzo mi zależy, żeby nawet udowodnić to. Nawet jeżeli to się nie skończy, nie zawsze się skończy konkretnym wyrokiem, odzyskaniem pieniędzy, ale my musimy to wszystko pokazać w białych księgach, zielonych księgach, czarnych księgach dla przyszłości, żeby się uchronić przed tym i już nigdy nie powtórzyć tego błędu, cytując, że już nikt nigdy nie będzie tak łamał, deptał wiarygodności, reputacji banku centralnego. Panie mecenasie? Odpowiedzialność jest absolutnie konieczna, ponieważ władze działają w granicach i na podstawie prawa. To wynika z konstytucji. Przynajmniej powinny. Powinny. Oczekiwanie społeczne? Oczywiście tak. Myślę, że 15 października wyborcy wyrazili takie oczekiwanie, że ta poprzednia władza, która przez 8 lat plądrowała kiesy państwowe, ale też niszczyła państwo prawa w sposób niewyobrażalny, na co mamy cały pakiet wyroków, które to stwierdzają. Wszystkie te zmiany w wymiarze sprawiedliwości i w bardzo wielu innych zakresach naruszały standardy i konstytucyjne, i europejskie. Za to muszą osoby konkretne ponieść odpowiedzialność. Tak jak pan powiedział, dla przyszłości, żeby w przyszłości takie rzeczy się nie działy, żeby nie wydawało się politykom, że wolno im wszystko, bo zdaje się, że do tej pory takie przekonanie społeczne było, że politycy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, co najwyżej mogą przegrać wybory. Przegrać wybory to jest odpowiedzialność polityczna, natomiast odpowiedzialność karna, konstytucyjna, ale też finansowa musi ewidentnie nastąpić. A mogę dodać jedną rzecz? Proszę. Prezes Glapiński nie działał sam. On tego sam nie wymyślił, nie zrobił tych wszystkich naruszeń. I moim zdaniem nie tylko politycy, również urzędnicy, pracownicy też, jeżeli pomagali w naruszaniu tych deliktów, przepisów, to musi być rozliczone karnie albo nawet etycznie, bo urzędnik również musi się kierować etyką. Są osoby, które odeszły z administracji i mogły odejść i nie uczestniczyły w tym. Są osoby, które zostały i w różnym stopniu, oczywiście tu nie chodzi o rozliczenie, trzeba to też zbadać, jeżeli tam, że oni nie działali sami ci politycy. Panie mecenasie, na koniec jeszcze jedno pytanie krótko dotyczące działalności pana ministra Adama Bodnara. Czy pan się przyłącza, nie chcę użyć słowa, do chóru, do tej grupy, która sugeruje, że te zmiany idą zbyt wolno?
Nie, nie przyłączam się. Uważam, że te zmiany są dokonywane w sposób bardzo taki roztropny. Mhm. Ministerstwo Sprawiedliwości chce je przeprowadzać w taki sposób, aby nie można było potem postawić zarzutu chociażby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, że zostały złamane standardy ochrony praw człowieka. I dlatego to odbywa się w taki sposób. To nie jest działanie a la Zbigniew Ziobro, który w ciągu kilku miesięcy zwalniał 150 prezesów sądów, tylko to jest działanie roztropne, powolne, ale jednocześnie bardzo konsekwentne. I ja wierzę w to, że za kilka miesięcy będziemy w zupełnie innej rzeczywistości, a za te powiedzmy dwa i pół roku będziemy mogli powiedzieć z pełną satysfakcją, że przywróciliśmy państwo prawa w Polsce. Mecenas Michał Wawrykiewicz, doktor Sławomir Dudek. Panowie, bardzo dziękuję. To była czysta przyjemność. I dziękuję państwu za to, że byli państwo dzisiaj z nami. Wracamy oczywiście jutro o godzinie 9:07. Już teraz zapraszam. Za dziś pięknie dziękuję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Spokojnego, dobrego dnia. A teraz już pałeczkę przejmuje Tomek Walczak i jego raport. Zapraszam w jego imieniu. Do zobaczenia jutro.
Dzień dobry, to jest raport. Ja nazywam się Tomasz Walczak. Witam Państwa serdecznie. No, gorący polityczny tydzień trwa i od tej gorącej polityki zaczniemy, a przejdziemy potem też do gospodarki, a trochę z pogranicza gospodarki i polityki. Teraz podyskutujemy z Jankiem Zygmuntowskim. Polska sieć ekonomii, dobrze powiedziałem. Tak, dzień dobry. Jan Oleszczuk Zygmuntowski. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Prezes Glapiński, od niego zaczniemy na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do tych właśnie takich czysto gospodarczych rzeczy, chociaż też ocierających się o politykę. To prezes Glapiński wczoraj usłyszał wyrok na siebie, to znaczy będzie procedowany Trybunał Stanu dla niego. No i jedni mówią super, bo... Do wyroku to jeszcze kawałek, no nie? Tak, no to jeszcze tam pewnie z rok minie, zanim to Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przemieli tutaj sprawę. Wyślę ją z powrotem do Sejmu, ten zagłosuje albo nie za tym Trybunałem. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. No ale są tacy, którzy mówią świetnie, no bo prezes Glapiński był fatalnym, czy jest fatalnym prezesem, działał na rzecz jednej partii politycznej, a nie polskiej gospodarki. Drudzy mówią, że ola Boga, jak to ruszymy, to za chwilę po prostu się rynki na nas obrażą. Europejski Bank Centralny będzie interweniował, bo naruszamy niezawisłość Banku Centralnego w Polsce. No i ogólnie gospodarka będzie w ruinie, to jest chucpa. Ty jak na to patrzysz, to w którą stronę przyjmujesz tego sporu? No na pewno jest tym główny element polityki, bo no rzadko jest jednak tak, że Trybunałem Stanu rozstrzyga się, czy ktoś podjął dobre albo złe decyzje gospodarcze. Nie wiem, czy w historii Polski mieliśmy taki chociaż jeden przypadek. Więc raczej to jest historia z gatunku politycznych. Pytanie brzmi, jak mocna? No mamy tam dwa rodzaje argumentów, powiedziałbym, zmieszane. Część z nich, i nie jestem prawnikiem, zaznaczam, tylko ekonomistą, więc tych, powiedzmy, takich bardziej prawnych, dotyczących na przykład tego, że prezes Glapiński blokował dostęp członkom Rady Polityki Pieniężnej do informacji, albo no, ta kabaretowa forma jego wystąpień, która mogła wprowadzać opinię publiczną w błąd, prawda? No, jakby to pewnie jest coś z zakresu zarządzania tym bankiem i to prawnicy moim zdaniem powinni ocenić, czy to już jest jakieś naruszenie, czy nie. Mogę się odnieść do tej pozostałego grona, czyli do tych sześciu, powiedzmy, ekonomicznych zarzutów. I te zarzuty są lipne, są słabe, są od strony prowadzenia polityki gospodarczej naprawdę kuriozalne. Znaczy, oskarżanie prezesa Banku Centralnego o decyzje jednoosobowo, o decyzje związane z poziomem stóp procentowych są trochę odklejone, biorąc pod uwagę, że to są decyzje kolegialne całej Rady Polityki Pieniężnej. Strata NBP jest spowodowana zmianami kursu walutowego. Jakby to ująć metaforycznie, w skarbcu, tak, w rezerwach walutowych NBP tylko przybywało złota i euro, ale jeśli złotówka się wzmocniła, no to automatycznie te rezerwy walutowe w euro są warte mniej. No i wreszcie operacje otwartego rynku, czyli to rzekome finansowanie rządu. No, to były operacje prowadzone na rynku. Nie kupowanie bezpośrednio od rządu, ale od banków, czyli już na otwartym, wolnym rynku. Jeśli oskarżamy Adama Glapińskiego, że w ten sposób zrobił coś bezprawnego, no to w kolejce musielibyśmy oskarżać o to Europejski Bank Centralny i Fed. I nie wiem, czy to jest to, co posłowie, którzy się pod tym podpisali, naprawdę chcą powiedzieć, że oni rozumieją gospodarkę lepiej niż prezes EBC albo prezes Fedu. To jest kuriozum dla mnie. A czy twoim zdaniem otwarcie tej puszki Pandory, jak niektórzy mówią, to rzeczywiście będzie problem dla wiarygodności polskiego systemu finansowego, dla wiarygodności polskiej gospodarki, dla wiarygodności polskiego banku centralnego? Czy no, jedni będą mówić tak, drudzy inaczej, rynki ufają Donaldowi Tuskowi i się nie obrażą, instytucje międzynarodowe też tak kibicują raczej rządowi, a nie prezesowi i trochę przymkną oko. Jak to twoim zdaniem może wyglądać? Nie przesadzałbym, że tutaj ten szereg rozliczeń, które są prowadzone, będzie aż tak rzutował. To, co się liczy i liczyło się i za poprzedniej Platformy, i za PiSu, i teraz znów za Platformy, to jest to, że polski pracownik jest tani i dobrze wyedukowany. Mamy wybudowane przez Unię ogromnymi pieniędzmi, które tutaj weszły, infrastrukturę, drogi i tak dalej. I to jest system podatkowy, prawda, który premiuje bycie bogatym i który zwalnia korporacje z wszelkiej odpowiedzialności. No to nie będziesz za Adama Glapińskiego umierał, chcesz mi powiedzieć. Dokładnie. I inwestor dalej widzi warunki fundamentalne, warunki makroekonomiczne, które sprawiają, że jesteśmy krajem półkolonią. I to się nie zmieniło. I to, czy Adam Glapiński będzie skazany, czy nie, dla przeciętnego inwestora ma absolutnie żadne znaczenie. Znaczenie ma może, czy będą kontynuowane projekty takie jak CPK, które nas prawda, stawia w wyższym poziomie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową, czy projekty modernizacji energetycznej,
które dają tani prąd. No, to są warunki, które mają znaczenie dla inwestora zagranicznego. Myślę, że Adam Glapiński, nikt po nim rzeczywiście płakać nie będzie. Jeśli jest jakiś efekt mrożący, to raczej dla, powiedziałbym, ekspertów czy profesjonalistów w Polsce. No bo każdy teraz, kto to widzi, myśli sobie, a okej, czyli jeśli przyjdę do banku centralnego pracować i będę podejmował decyzje, które może nie są najbardziej ortodoksyjne i nie napisano o nich w książkach sprzed 50 lat, ale działają i są zgodne z prawem, a ja i tak będę sądzony, to po co się w to pakować? To ja pójdę sobie do dużej zagranicznej korporacji, tam jest tabun prawników i oni zawsze mnie wybronią, a jak trzeba, to będzie telefon od ambasadora amerykańskiego i będę bezpieczny. Więc to jest efekt mrożący, bardziej powiedziałbym, w kraju. My sami sobie szkodzimy, niż za granicą. Chcecie rozliczać poprzednią władzę, tak bym powiedział, do środowisk rządowych? Róbcie to, to jest dobre. Ale na bazie konkretnych i mocnych wniosków, a nie takich trochę przesadzonych oskarżeń. Nie? Dobrze, czyli tak, za Glapińskiego nikt umierać nie będzie, pomysł nie jest najlepszy. No i te rozliczenia w innej formie pewnie by się przydały. No ale dobrze, to było, minęło, to się wczoraj o 12 wydarzyło. Czekamy na rozwój sytuacji w Sejmie. Natomiast są rzeczy, które się wydarzą za niedługo, bo kolejne fantastyczne pomysły gospodarcze zgłasza koalicja. W zasadzie na razie chyba to głównie zgłasza jednak Platforma Obywatelska, bo w zeszłym tygodniu oczekiwane obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy poczuli się, już mówiąc kolokwialnie, dojechani przez Polski Ład. No więc obiecali politycy Platformy Obywatelskiej, a także Trzeciej Drogi, która chciała umierać za obniżenie składki, no że tą składkę obniżą, że będzie sprawiedliwiej, że sól tej ziemi, czyli polscy przedsiębiorcy, będą mieli trochę lżej. No i o to się pożarli w koalicji nawet, no bo oczywiście Trzecia Droga z Platformą Obywatelską, no to jest ta liberalna część, jak się okazuje, tego obozu koalicyjnego, no ale na lewicy ten pomysł się wyraźnie nie spodobał, no bo uważają, że to będzie promować bogatych, a biedni będą się składać na to, żeby leczyć właśnie tych najbogatszych polskich przedsiębiorców, którzy będą płacić niższą składkę zdrowotną niż pracownik zatrudniony na pensji minimalnej. Ty jak na to patrzysz? To rzeczywiście jest taki, będzie dopust Boży dla biednego polskiego pracownika, po prostu deszcz pieniędzy i deszcz przywileju dla bogaczy polskich. No jest tak i podstawą tej dyskusji jest to, że pewnie jak nas słucha ktoś, kto jest przedsiębiorcą na jednoosobowej działalności, to on sam widzi te kwoty, które płaci, myśli sobie, że one są niesprawiedliwe i jeśli jest osiedlowym fryzjerem, mechanikiem, prawda, prowadzi jakąś freelancerską drobną działalność, to co do zasady ma rację. Bo rzeczywiście płaci zdecydowanie za dużo. Tylko, że jest w tej samej formie prawnej, co 10% najbogatszych Polaków. 10% najbogatszych Polaków, czyli jakbyśmy na cały rozkład sobie spojrzeli, to ten 10 decyl się w ponad 80% rozlicza przez JDG. Tam jakiś margines może, to są ludzie, którzy otrzymują emerytury, no bo na przykład to są emerytury, prawda, jakiś tam wyższego poziomu sędziów, ale przytłaczająca większość najbogatszych Polaków korzysta z JDG do tego, żeby unikać odpowiedzialności za resztę po prostu obywateli. I mieszanie tych obu grup w tej jednej formie jest absurdalne. To jest mieszanie naprawdę kogoś, kto zarabia, kto ciuła po prostu 3-4 tysiące prowadząc swoją własną małą działalność z kimś, kto na kontrakcie robi sobie 50-60 tysięcy, ma świetne kontakty i on nawet z tej publicznej ochrony zdrowia skorzysta tak, że zadzwoni do znajomego lekarza i się wepchnie przed kolejkę. I to jest podstawa do tej dyskusji. Traktowanie obu tych grup tak samo i mówienie, to teraz wszystkim zrobimy jeden system, płacicie od 75% minimalnej, to jest znowu powiedzenie tym najmniejszym, no to wy jesteście tak jak ci na minimalnej, to będziecie na zbliżonym poziomie, a tym najbogatszym powiedzenie, wy też jesteście jak pani na kasie, chociaż robicie 50 koła na rękę. To nie może być sprawiedliwe, to jest erozja rynku pracy, to jest erozja budżetu państwa, znaczy budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. To będzie tylko rozszczelniało system podatkowy. Nie rozumiem, dlaczego koalicja, która ma większość w Sejmie, wysokie poparcie społeczne, nie musi się teraz o nic martwić. Prezydent przecież nie będzie wetował ulg czy poprawy systemu podatkowego. To nie jest aborcja, żeby się o nią bić. Dlaczego nie chce usiąść i zrobić tego raz, a porządnie, a nie robić po prostu Polski Ład 2, 3, 4-0, nie? Znaczy ja rozumiem, że to zrobić coś porządnie w tej sprawie, to jest rozdzielić tych drobnych przedsiębiorców, właśnie takich, tych ciułaczy, no
umówmy się, mają, którzy mają swój mały sklepik, którzy mają mały zakład fryzjerski, mały zakład szewski, którzy rzeczywiście nie są milionerami, nie są jakimiś szczególnymi bogaczami, no bo jakoś też ciągle tego nie rozumiem. Jak w głowach liberałów się mieści, że ci drobni przedsiębiorcy są tak samo, w tej samej lidze grają, co ci bogacze, którzy te jednoosobowej działalności gospodarczej się wynajmują do prowadzenia wielkich banków. No właśnie, nie grają. Ale dlaczego liberałowie tego nie chcą zobaczyć, nie chcą tego rozdzielić? Bo tej dyskusji by dzisiaj nie było, gdybyśmy mieli, zobaczyli. Dobrze, fryzjerkom obniżają ten składkę zdrowotną, super, no bo ciężki zawód, mało się zarabia, no i tam rzeczywiście grosz do grosza trzeba ciułać. No ale my widzimy tych, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych i którzy płacą właśnie mniejszą składkę zdrowotną niż człowiek na minimalnej pensji. No i to ludzi oburza. Czemu to się nie potrafi wydarzyć w Polsce? No moim zdaniem to celowe wrzucanie wszystkich do jednego worka, w ogóle nazywanie jednej formy przedsiębiorczości, czyli jednoosobowej działalności, że to są przedsiębiorcy, no to znowu zamazuje obraz. Wiesz, ja też jestem przedsiębiorcą, prowadzę, jestem prezesem spółdzielni, zatrudniam ludzi, sam założyłem tą spółdzielnię, rozwijam ją razem z całym zespołem naszych spółdzielców. Ja nie jestem na jednoosobowej działalności, my budujemy coś razem, nie? I to powinno być dla Polski, to jest dobre dla polskiej gospodarki. Robimy w IT, inwestujemy, no ale nie jesteśmy JDG, więc nas się znowu nie obsypuje żadnym przywilejem i to sprawia, że ta dyskusja jest ułomna i moim zdaniem ona jest ułomna, bo takie są pieniądze dawane, żeby ona w takim kierunku szła. Ci, którzy są najbogatsi, najbardziej uprzywilejowani, chcą jakoś się podpiąć pod czyjś cudzy interes, więc podpinają się pod interes tych po prostu osiedlowych małych przedsiębiorców. A że im trzeba ulżyć, to każdy widzi. Wychodzę na osiedle, tak? Tu mieszkam na Mokotowie, mam tam siedzibę firmy, więc mam blisko do roboty. Dosłownie 10 minut jadę rowerem i ja widzę lewo, prawo, co chwila coś upada, nie? Straszą pustostany, a jeszcze w dodatku ratusz chce dużo za lokal usługowy, więc to widać gołym okiem, że tym małym przedsiębiorcom jest ciężko. Tylko że nie widzimy też gołym okiem tych najbogatszych, którzy korzystają z tych przywilejów, i w tym czasie wykupują nam, wiesz, po 10-20 mieszkań i w ten sposób wszyscy na tym tracą. I my płacimy składki za zdrowie i ten system nie daje rady, a w konsekwencji no, oni i tak są w stanie zadzwonić do znajomego i sobie załatwić. I dlatego nie zaczynam od powiedzenia, budżet państwa ucierpi. Wiesz, ile razy rozmawialiśmy? Ja uważam, że budżet państwa jest w dobrym stanie. Jak będziemy chcieli więcej dosypać do NFZ-u, to powiem to teraz bardzo kolokwialnie, ale sobie wydrukujemy i przełożymy na ten NFZ. Polskę na to stać, mamy do tego warunki, jesteśmy w dobrej sytuacji, mamy dobrą gospodarkę. Nie to, co Niemcy na przykład w tym momencie. Ale z punktu widzenia sprawiedliwości, tego, jak się czują ludzie, tego, że etatowiec na minimalnej, pani kasjerka po prostu w sklepie, ona dzisiaj słyszy taki komunikat. Ktoś, kto zarabia 50 tysięcy, będzie płacił mniejszą składkę niż ty. No i to demoralizuje po prostu. Ja tak się zastanawiam, czy to jest... Często się mówi, to taka lewicowa krytyka tych pomysłów takich neoliberalnych jest taka, że to jest po prostu działanie na rzecz bogatych, pod rękę z bogatymi. Czy to jest też trochę taka niewiedza tych naszych domorosłych liberałów, którzy może nie zdają sobie sprawy, że właśnie... ten na jeden osobowej działalności gospodarczej zarabiający po 15-20 tysięcy niby przedsiębiorca i ta pani kasjerka czy pani fryzjerka. To nie są ci sami ludzie, bo dla nich to wiadomo, trzeba dać takie same szanse wszystkim, a jak ci bogacze tam się wzbogacą, to ten przypływ wszystkich podniesie także tą panią fryzjerkę. Czy oni żyją w świecie mitów, które sami stworzyli, czy to jest rzeczywiście takie złowieszcze działanie na rzecz tych bogatych właśnie pod przykryciem działania na rzecz dobra takich drobnych przedsiębiorców? Ja myślę, że lobbyści i kapitał na pewno im suflują tego typu narracje, opowiadają je, ale chyba rzeczywiście duża część mediów nie uwierzyła w tą opowieść, w sensie, że jeśli umiesz sobie zoptymalizować podatki i uciec od zobowiązań, to jesteś po prostu sprytniejszy. A ktoś, kto pracuje na etacie, na przykład w dużej firmie, prawda, i to on jest po prostu wręcz leniwy, że on nie szuka takich sposobów i to jest etaciarz, prawda, tylko od L4 do L4. Pal licho, że to większe firmy z tymi etatowcami są bardziej produktywne, bo to one mają skalę do tego, żeby inwestować, żeby budować maszyny, żeby prowadzić badania, wdrażać innowacje. Wiemy to. To są co do tego szeregi badań. Nie mówię, że ten mały przedsiębiorca
przedsiębiorca nie jest ważny, on wykonuje inną funkcję, ale to nie jest tak, że etatowcy są leniwi, jakbyśmy mieli powiedzieć ogólnie, to etatowcy są bardziej innowacyjni niż przeciętny przedsiębiorca, który raczej szuka na rynku okazji, ale nie funkcjonuje w takim wielkim organizmie, który inwestuje, specjalizuje się, dzieli i tak dalej. I w takiej sytuacji przeciętny liberał rzeczywiście zawsze patrzy na tego przedsiębiorcę i mówi, etaciarz to jest leniwy, on nie znalazł sposobu, a tobie się należy. Tylko wiesz, co to jest tak naprawdę u swojego źródła. To jest myślenie z lat 90. To jest, jeśli umiesz sobie wykombinować, to ci się należy. Mhm. To jest pochwała, 30 lat temu te same środowiska pochwalały po prostu nielegalny handel, cwaniakowanie. Tylko żadna duża gospodarka nie funkcjonuje dzisiaj na cwaniakowaniu. Jest etap w rozwoju gospodarczym, kiedy spryt jest najważniejszy, ale jest też taki etap, kiedy wszyscy muszą do jednych zasad się dostosować, zacząć myśleć o jakiejś sprawiedliwości, bo ten system generuje różne wyniki, na które my czasami nie zwracamy uwagi i w ten sposób premiuje na przykład zachowania, które są nieetyczne, niemoralne, które szkodzą wszystkim. I teraz jest taki etap, gdzie Polska już nie jest na dorobku, Polska jest dużą gospodarką. W 30 roku skończą się nam pieniądze unijne i będziemy przy jednym stole siedzieli z Niemcami, Francuzami. Oni będą oczekiwali, że my jesteśmy tak samo dobrze zorganizowani, tak samo umiemy chronić naszych pracowników przed wyzyskiem ich korporacji, że wiemy, jak dobrze wspierać przedsiębiorców i wiemy, jak podatkować bogatych, żeby budować sobie państwo. Jak my się tego nie nauczymy, oni nas tego nie nauczą. Oni będą wykorzystywać to, że my się nie nauczyliśmy. No. Na razie jest tak, że to ci biedni mają finansować bogatych, nie ma tej solidarności społecznej. A wiemy, że ta spójność, taka ta solidarność, no to jest siła też gospodarki. Nie jest tak, że jak bogatym się da, to oni tą gospodarkę tak rozpędzą, że właśnie ci biedni zyskają. Nie, to właśnie ta solidarność, to jakby dzielenie się tym, co się uzyskało, wspieranie tych drobnych, to wraca też do przedsiębiorstw. Oni stają się często też bogaci, kiedy państwo jest dobrze sfinansowane, usługi publiczne dobrze działają, poprzez zdrowy pracownik, który zostanie przy tej służbie zdrowia, który nie choruje, przychodzi do pracy, tą swoją normę wyrabia, no to wiadomo, że jest korzystniejszy dla pracodawcy niż ten, który non-stop choruje, bo na przykład się nie doleczył, bo nie stać go na pójście do lekarza, no to czysty zysk dla pracodawcy. I to jakby znowu w tej dyskusji wokół składki, to znowu to jest coś, czego nie zauważamy, że właśnie to wspólne dorzucanie się, ta wyższa składka zdrowotna dla tych bogaczy, no to dla wszystkich i także dla tych bogaczy na korzyść działa. No jasne, na koniec dnia to wszyscy korzystamy z rozwoju tej gospodarki. Ja posłużę się może takim przykładem, który wyda się tu trochę nieoczywisty, nagle z innego zupełnie porządku, ale ta amerykańska kultura innowacji, kultura startupowa jest dobrym przykładem tego, o czym powiedziałeś, że mnożenie dobrobytu odbywa się przez dzielenie, bo tam inwestor, jak widzi startup, to on się nie obwarowuje się umowami na 50 stron, że jak to tamto, tutaj jeszcze zrobię 5 kruczków, tylko bardzo często jest tak, pomysł jest dobry, fajnie, to ja nawet zamoczę tylko palec, nawet rzucę ci tylko tam, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, ale byleby tylko być w tej historii, umożliwić ci trochę działanie, czyli podzielę się jak najszybciej, żeby ten przepływ uruchomił kolejne przepływy i być może to do mnie wróci. Tak się buduje potężną gospodarkę, tak się buduje innowacje. Jeżeli my nie nauczymy się takich przepływów i takiego myślenia, no to będziemy cały czas właśnie społeczeństwem, które myśli, jak tutaj uniknąć tego wspólnego dobra, jak sobie przykisić, jak sobie zbudować swoją willę, walnąć płot i się nie oglądać na innych. Nie znam bogatej gospodarki, która by tak funkcjonowała. W Europie spójrzmy na tak różne gospodarki jak Szwajcaria i kraje skandynawskie. Tam są bardzo wysokie podatki. W Szwajcarii mniejsze i słynie ona bardziej z takiej wolnorynkowej kultury, ale jedno ich łączy. Bardzo duża spółdzielczość, bardzo duży udział demokracji bezpośredniej, bardzo duże takie przekonanie, że drugiemu człowiekowi się co do zasady ufa, a podatki się płaci, a nie cwaniakuje. No właśnie, a propos podatków, bo wraca znowu dyskusja o kwocie wolnej od podatku. Dzisiaj Grzegorz Schetyna rano mówił w wywiadzie, że oni zrobią wszystko w platformie, no bo teraz ich nie stać, ale w przyszłym roku to oni już wprowadzą te 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Słyszę też trzecią drogę, która chce wracać do pomysłu niedziel handlowych, żeby one jednak były. I to jest takie, to się składa na taką opowieść o powrocie państwa liberalnego do Polski, które w tych czasach socjalnego PiSu, tu cudzysłów stawiam, bo oczywiście to socjalizm
żaden nie był. No ale wracamy, wreszcie tutaj przywracamy to, co było dobre. Przedsiębiorcy, ludzie bogaci, ludzie zaradni będą promowani. No i wszyscy z tym skorzystamy, bo tak jest sprawiedliwie. Solą ziemi są właśnie ci obrotni, a nie ci leniwi, którzy na 500+ żyją. No i ta opowieść wraca trochę. Tak się zastanawiam, czy to jest to... Tak po prostu musi być, jakieś to jest odbicie po tych czasach tego bardziej etatystycznego państwa Prawa i Sprawiedliwości. No czy po prostu te siły neoliberalne, one dalej są na tyle żywotne, że potrafią swoje interesy przeprowadzić mimo zmiany także społecznej, bo społeczeństwo oczekuje, że państwo będzie dawać więcej, bogaci będą płacić więcej do wspólnego koszyka. Wydaje mi się, że w tym jest też trochę brak pomysłu na konkretny rozwój Polski. To znaczy można krytykować, wiadomo, wizję pod tytułem kombinacja Mierzeja Wiślana, Świnoujście, CPK, Atom i tak dalej. Pewne elementy pewnie bardziej można krytykować niż inne, ale była tam jakaś wizja tego, gdzie kolektywnie, jako 37-milionowy naród, chcemy dojść, jaką pozycję chcemy zająć. Takie myślenie musi być obecne, bo myślenie strategiczne sprawia, że wszyscy grają do jednej bramki i sobie pomagają, tak? Czyli jeśli mamy jakiś bardzo trudny łańcuch wartości, dajmy na to zbudowa tego CPK, czy nawet jak profesor Piątkowski od nas z uczelni, z Akademii Leona Koźmińskiego mówi, zróbmy nowy pas przemysłowy między Łodzią a Warszawą z tym Baranowem jako takim sercem. Super. I to jest wizja, którą jeżeli się przedstawia, nie mówię, że jedyna, bo jest więcej takich wizji. Moglibyśmy powiedzieć, chcemy stać się stolicą na przykład sztucznej inteligencji w Europie. Już nie każdej, bo Francuzi, oni myśleli strategicznie i dawno nas wyprzedzili w tym zakresie, ale powiedzmy na przykład medycznej. Tu mamy silne krajowe spółki farmaceutyczne, biotechnologiczne. Mamy mocnych naukowców, połączmy to w jeden łańcuch, tak? Tylko żeby to funkcjonowało razem, to musi być takie myślenie od poziomu strategii, że to jest ważne, że tworzymy pewne jakieś rozwojowe zachęty, ulgi, fundusze, wydajemy pieniądze na edukację i wtedy właśnie zapraszamy tych przedsiębiorczych ludzi, żeby oni dostawili się do tej wizji. I jeżeli ja jako przedsiębiorca w mojej spółdzielni słyszę, że to będzie przyszłość, czyli redukuję sobie ryzyko, bo ja wiem, że to będzie przyszłość, tak? Państwo wie, że to jest przyszłość, więc ja mogę w to wejść i zamiast myśleć o ryzyku, myśleć, jak dowieść najlepszą technologię, no to wtedy w tym partycypuję. A mam wrażenie, że tu jest taki brak pomysłu. Jest stwierdzenie, dobra, odkręcamy wszystkim śrubę, niech pieniądz sobie płynie gdzie chce, a że płynie do kawalerek w Warszawie i do fliperów i do spekulantów, i bo tutaj się najszybciej zarabia, tak? I tutaj jest podatek 8,5%, a belka od inwestycji kapitałowych 19%. No to nic dziwnego, że się nie chce w polskie firmy inwestować na giełdzie, tylko się inwestuje w kawalerki. No to tak wyszło. Rynek zdecydował, przedsiębiorczy ludzie zdecydowali. To moim zdaniem jest scedowanie, stwierdzenie, państwo nie ma mózgu, niech mózgiem będzie ten rynek. I ja od dawna jestem zdania, że jednak po to mamy instytucje państwa, po to zbieramy dane, po to widzimy ten cały kontekst, żeby jednak wybierać, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, bo inaczej dyktują nam to najsilniejsi. I to nie tylko najsilniejsi w kraju, czyli właśnie trochę bogatszy, znajomy przedsiębiorca, tylko najsilniejsi tacy jak Bayer, Monsanto, Geronimo Martins, oni nas rozgrywają. No i na końcu to wybucha, tak? Bo czym są dzisiaj te strajki rolników? Dlaczego rolnicy mają taką ciężką sytuację? No bo ceny w skupie są bardzo niskie. A dlaczego są? No bo tam rządzą korporacje. Tylko na koniec my krzyczymy o Bruksela źle, Warszawa źle, a nie widzimy tego, kto naprawdę steruje gospodarką. No, proszę, państwo narodowe, które cały czas ma coś do powiedzenia przecież w tych sprawach. Wspomniałeś jeszcze ciekawą rzecz. Mówisz o tym, że te pieniądze, które gdzieś tam zaoszczędzone na podatkach, na składkach, one wędrują właśnie do spekulacji nieruchomościami głównie, bo to, tak jak wspomniałeś słusznie, to jest najszybszy sposób pomnożenia tych pieniędzy. W Warszawie większość się kupuje za gotówkę, nie? No, skąd się to bierze? Za oszczędzonych pieniędzy. Właśnie, bo jest taki też mit, że jak my zostawimy te pieniądze tym obrotnym ludziom, którzy będą mieli nadmiar gotówki, to oni będą inwestować to w gospodarkę. No tylko wszystkie dowody pokazują na to, że te pieniądze jakby w rozwój gospodarczy nie są pompowane, tylko są pompowane w ten jednostkowy, egoistyczną chęć zysku, no bo jaki zysk ma gospodarka z tego, że kupisz mieszkanie na rynku wtórnym i zaraz sprzedasz je z zyskiem? No, żaden. Ja powiem może herezję, ale za rządów republikańskiego prezydenta, generała Eisenhowera, zaraz po II wojnie, i to jeszcze raz podkreślę, republikańskiego, to była zdecydowanie prawica, najwyższy podatek dochodowy wynosił 91%.
91%. Dzisiaj byśmy krzyknęli komuna, ale wtedy to republikanie walczyli przecież z komuną, która była po drugiej stronie globu. I nikt tego podatku prawie nie płacił. Tam naprawdę grono podatników było liczone w kilku tysiącach osób. I teraz dlaczego? Ktoś by powiedział, no to głupota, to po co taki podatek? Przecież wszyscy go unikają. Ale system podatkowy czy składkowy nie służy tylko do tego, żeby zbierać kasę do budżetu, bo państwo najpierw wydaje, a potem zbiera, tylko po to, żeby też kształtować zachowania na rynku, nie? Jeśli się je źle ukształtuje, no to mamy tylko fliperów i spekulantów. A po co Amerykanie mieli taką stawkę? No bo jak była duża firma typu Ford czy General Motors, to ona widziała tak, przychodzi do nas menedżer najwyższego szczebla, on się już w tą stawkę wpakuje, to teraz jak my mu damy $1000 podwyżki, to on z tego 1000 zobaczy tylko kilkadziesiąt dolarów, a cała reszta trafi do państwa. Ale jak my weźmiemy ten 1000 i go damy komuś, kto jest na średnim szczeblu, albo damy go tym mechanikom, którzy skręcają dosłownie ten motor, no to oni zobaczą z tego większość, a państwo zabierze bardzo mało, więc oni się bardzo ucieszą. A ten menedżer się nie ucieszy. Co więcej, taka firma te pieniądze zobaczy z powrotem, bo tych ludzi będzie stać, żeby samochód kupić. To auto. No i o to chodzi, nie? I tak naprawdę to, że ludzie unikali tego podatku, sugerowało, że system działa jak należy, bo zachęcał do inwestowania, zachęcał do tego, żeby dać większe pensje pracownikom, zachęcał do tego, żeby powiedzieć, dobra, zamiast na pensje menedżerów, kupmy może nową linię produkcyjną, zautomatyzujmy, to jeszcze odciążymy ludzi i będziemy mogli produkować szybciej i wydajniej. Polska musi myśleć w ten sposób, bo po pierwsze cała Europa jest w stagnacji produktywności za Stanami Zjednoczonymi, które dużo szybciej adaptują technologię. No i pewnie my jesteśmy w lepszej sytuacji niż Niemcy, którzy płacą czekami, nie? U nas na karta, blik, rozwijamy się, ale no, powinniśmy iść jeszcze bardziej w tym kierunku, tak, żeby rzeczywiście odciążać ludzi od tej najcięższej pracy, redukować przypadki śmierci czy kalectwa w fabryce. To się dalej dzieje, to jakby to taka jest rzeczywistość, tak? No i w ten sposób też wytwarzać nasze własne marki. Właśnie to, co mówię, jest też chyba o przedsiębiorczości, nie? Ja tu mówię o rozwoju gospodarczym i jego też możemy zrobić, jak zrobimy sobie dobry system podatkowy, ale on właśnie nie polega na tym, żeby wykrajać tylko kolejne przywileje dla różnych świętych krów. I najbogatsi fliperzy, no w tym momencie w Polsce, przepraszam, ale są po prostu takimi świętymi krowami. Ludzie się złoszczą na górników czy na rolników, że oni strajkują. Nie złoście się, ludzie. Górnik czy rolnik ciężką pracę wykonuje i widzicie jego strajk. A wy strajku najbogatszych nie widzicie, bo ten strajk polega na tym, że oni sobie kupili gazety w Polsce i drukują w nich co tylko zechcą. Nie w naszej, całe szczęście. Bo dlatego możemy rozmawiać, bo w Superekspresie tutaj takich przywilejów nie mają. I na koniec jeszcze zapytam cię a propos właśnie tego myślenia polityków o gospodarce, bo PiS uchodził, to wspomniałem już o tym, za taką partię socjalną, tak. Partię, która rozumie, że państwo musi uczestniczyć w tej gospodarce. No i ja teraz słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość przeprasza za wysoką składkę zdrowotną, przeprasza za Polski Ład, chce powrotu do tej składki zdrowotnej sprzed ich własnej reformy. No i to się jakby zastanawiam. To może 8 lat w ogóle się cofną, nie? No, oni się mogą cofnąć dłużej, bo przecież pamiętamy te pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości z Zytą Gilowską jako ministrem finansów, gdzie najwyższa stawka podatkowa została zlikwidowana właśnie dzięki jej fantastycznym pomysłom. No i cała ta pomysł gospodarczy był taki neoliberalny, twardy, z lat 90. wyjęty pomysł na gospodarkę. Chwaliliśmy PiS, że trochę jakąś refleksję w 2015 roku miał i nagle się okazuje, że no nie, jednak nie, bo w sumie trzecia droga chce obniżenia składki, chcą obniżenia składki platformersi, no to my w sumie też możemy być takimi liberałami, no trzeba coś tym ludziom dać. No, ja już przestaję rozumieć ten świat naszej polityki, gdzie no, nie da się normalnie chyba funkcjonować, zmienić poglądów na trwałe, widzieć efekty. No przecież Prawo i Sprawiedliwość widziało efekty swoich działań. Za to czasami chwalimy, bo przecież nie wszystko tak. Było fatalne w czasie ich rządu właśnie, kiedy ta myślenie o gospodarce się zmieniło. No oni teraz wracają do tego, co złe, co krytykujemy, co właśnie wyjaśniamy naszym widzom, dlaczego nie było dobre. No dla mnie ich pomysł jest jeszcze bardziej kuriozalny, bo tak jak tamci przynajmniej mówią, dobra, to zróbmy jakąś jeszcze kolejną reformę, pójdźmy w jakimś kierunku. Ja się z tym kierunkiem nie zgadzam, ale no, przychodzenie i mówienie, cofnijmy naszą własną reformę, którą 2 lata żeśmy bronili. Chodziliśmy, opowiadaliśmy, Polski Ład jest genialny, gdzie my ostrzegaliśmy, ulga dla klasy średniej jest dziwna, jakieś matematyczne formuły, to jest zbyt skomplikowane, zróbcie jednolitą daninę. Nie. No i teraz, kiedy są w opozycji, przecież są w idealnym momencie, kiedy mogą powiedzieć coś i nie wziąć za to żadnej odpowiedzialności. Więc no, tak brutalnie mówiąc, nie? Więc to jest ten moment, w którym taki PiS może wejść i powiedzieć, musimy zrobić jednolitą daninę, tak? Połączyć,
zrezygnować z fikcji, że składka zdrowotna to jest składka, to od dawna już stał się podatek, no to połączmy to z podatkiem dochodowym w jedno, zróbmy jedną progresywną stawkę, zero jakieś ryczałty, liniowe, skala, tamto, siamto, przecież co to jest? To jest jakieś puzzle rozrzucone na podłodze, lobbying grup przez 30 lat, każdy dostawał coś swojego, sobie kęs urwał z tego stołu. Zróbmy jeden sprawny system podatkowy, wszyscy na tym skorzystają, może nawet będziemy mogli obniżyć te podatki, bo będzie tak sprawny, że będą na tym korzyści. Nie rozumiem, dlaczego nie pójść w tę stronę. O godzinie 14 widzę się z Mateuszem Morawieckim na publicznej debacie, więc mogę mu też przekazać nasze wnioski z tej rozmowy. Proszę bardzo, tak, żeby byłego pana premiera. No. Nie, bo to pomysły są absolutnie, bo krytykujemy oczywiście tą liberalną część koalicji rządowej. Budzi się w rządzie. No. Tak, no ale też te nie najmądrzejsze, nazwijmy to delikatnie, pomysły, no, tak. Są też w Prawie i Sprawiedliwości. Znaczy, jeśli PiS zapomni, że był wyniesiony do władzy jednak przez, tak sądzę, 16 milionów pracujących Polek i Polaków, nie? Którzy no, są na etatach czy na śmieciówkach. Oni chcieli jakiejś formy wsparcia i uporządkowania tego. I dzisiaj znowu zwrócą się do bardzo wąskiej grupy, jeszcze sami się kajając. No, ja tego nie widzę i nie wiem, co się stanie w takim razie z tymi 16 milionami ludzi. No bo oni dziś albo mają wybór w takim razie PiS, albo Lewica, tak? Gdzie Lewica jest w tym rządzie i wygląda na to, że przyklepuje te zmiany, no albo mają PiS, który mówi, dobra, w sumie to sorry, nie było historii, nie? No to gdzie normalny pracujący człowiek ma w takim razie iść? Zawieszam to pytanie. Tak, i tym pytaniem tutaj będziemy kończyć już. Moim Państwa gościem był Jan Zygmuntowski, ekonomista, Polska Sieć Ekonomii. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Widzę tutaj entuzjastyczne reakcje na naszą rozmowę, więc widać, że rzeczywiście dotknęliśmy czegoś chyba ważnego. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Życzę miłego dnia, pięknej środy, bo chyba mamy środę dzisiaj, jeśli dobrze myślę. Słońce wyszło, wiosna jest. Cieszmy się tym. Miłego dnia, do zobaczenia.